Państwa, toksykologia przestrzeni społecznej to jest pewien projekt, który opiera się na pewnej zasadzie. Czasami jest tak, że ludzie cierpią, umierają z tego powodu, że jest jakiś, działa jakaś siła, której nikt nie rozumie. I to jest założenie naszego projektu. Troszkę, jak miałem wykład na ten temat, to mówiłem, że to jest troszeczkę tak jak z radioaktywnością pierwiastków, która na początku po odkryciach Marii Curie Skłodowskiej i jej męża okazało się, że nikt nie zdawał sobie, jak rażąca jest to rzecz. I teraz, kiedy już potrafimy to mierzyć, jest pod kontrolą. Myślę, że tak samo jest z informacją. Niektóre informacje mają charakter toksyczny. Próbujemy zacząć badać. No i witam serdecznie Państwa, Janka, który jest, można powiedzieć, współorganizatorem razem z Uniwersytetem Jana Pawła II. On jest prezesem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania i pozwolę sobie zaprosić go, żeby przedstawił naszych gości. No i potem zapraszam. Dobrze, Szanowni Państwo, czy nie słychać raz, dwa, raz, dwa? Nawet słychać. Dobrze, przedstawię najpierw pana mecenasa, pan Paweł Kuglarz. Jest członkiem stowarzyszenia Ars Legis, radca prawny, był partnerem w międzynarodowych kancelariach prawnych, m.in. Wolf Thies. Był też również dyrektorem Szkoły Prawa Niemieckiego i dyrektorem Szkoły Prawa Austriackiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert Komisji Europejskiej do spraw harmonizacji prawa upadłościowego i laureat Nagrody imienia profesora Maurycego Alhanda z roku 2023. Jest również autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu prawa polskiego i europejskiego oraz polityki, m.in. prawa Europejski Trybunał Sprawiedliwości, prawo europejskie dla politologów. Mamy również drugiego naszego dzisiaj prelegenta, pana Szymona Pytale, znany również z wielu tutaj swoich kanałów na mediach społecznościowych, gdzie oczywiście promuje ideę człowieczeństwa, społeczeństwa, debaty wspólnej, między innymi takie kanały jak Wojna Idei i Szymon Mówił. Również jest autorem książki. O tym też pan powie. Serdecznie zapraszam na wspólną rozmowę i oddaję głos naszym prelegentom. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Nas słychać. I spotykamy się tutaj. Dziękuję przede wszystkim. Teraz lepiej? Nie. Może wyłącznie jeden z nich. Teraz? Nie. Ponieważ mówię o IT, dlatego nic nie działa. Teraz jest coś. Tak, teraz słychać. To przede wszystkim dziękuję za zaproszenie na kolejny wykład z serii toksykologii przestrzeni społecznej. I z tego, co się zorientowałem, tutaj Państwo w tym cyklu spotkań poruszają w dużej mierze tematy krążące wokół zjawiska postępującego kryzysu zdrowia psychicznego. Zjawiska, które postępuje zwłaszcza wśród ludzi młodych, choć tak naprawdę nie tylko. I jest to widoczne w od najbardziej prozaicznych poziomów, takich jak obserwowalny spadek kontaktów międzyludzkich, opóźnienie się samodzielności wśród młodych ludzi, coraz szerzej zgłaszane poczucie osamotnienia, poczucie bezcelu, poczucie braku celu w życiu i sensu tego życia. Jak również przechodzący do znacznie bardziej poważniejszych zjawisk, takich jak uzależnienie, czy to od smartfona, czy to z komputerem społecznościowym, czy też od pornografii. I jest to zjawisko obserwowane tak naprawdę w całym świecie zachodnim. W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, badacze tacy jak Jonathan Haidt czy Jim Twenge od kilku lat bardzo szczegółowo badają to zjawisko, wykazując, że wzrost tych wszystkich negatywnych zjawisk jest bardzo silnie skorelowany z pojawieniem się, upowszechnieniem się smartfonów. Chociaż oczywiście zaznaczają oni, że problemem
nie jest smartfon sam w sobie jako narzędzie, ale raczej najczęstszy sposób jego korzystania, zwłaszcza przez młodych ludzi, zwłaszcza na mediach społecznościowych, które, jak pewnie wszyscy pamiętają, są nawet formalnie rzecz ujmując od 13 roku życia, co jest w ogóle nieweryfikowane między innymi przez same te media, przez co dostęp do nich mają również dzieci. Natomiast też zwracają oni uwagę, że badania jasno pokazują, że jest to zjawisko, które pojawiło się w naszej przestrzeni społecznej, z którego ludzie tak naprawdę jeszcze nie nauczyli się odpowiedzialnie korzystać. To nie w takim sensie, że jest to narzędzie, jest to zjawisko złe samo w sobie, ale że musimy po prostu wyuczyć się, nawet jeżeli nie nakładać ram prawnych, to nauczyć siebie i zwłaszcza nowe kolejne pokolenia, jak z tych narzędzi korzystać i jak wokół tych zjawisk się obracać. I ponieważ jest to zjawisko, ten element układa się do zjawiska tak rażąco widocznego, jak właśnie jest kryzys zdrowia psychicznego wśród młodych, to potrzebne, bez wątpienia potrzebne działania w tym temacie są na każdym szczeblu, zarówno szczeblu instytucjonalnym, jak i szczeblu oddolnym. I dlatego też wszelkie wsparcie tego typu inicjatyw oddolne, czy ze strony na przykład organizacji pozarządowych, jest jak najbardziej pożądane. Jeżeli osoby znane, jeżeli celebryci chcą się angażować w nagłaśnianie tych tematów, w rozwiązywanie tych problemów, to jest oczywiście zjawisko dobre, ponieważ próbujemy się odnieść do jakiegoś poważnego problemu. Problem polega jednak na tym, gdy obecność takich zjawisk, obecność takiego problemu stwarza warunki, w którym ten problem jest wykorzystywany do promocji siebie poprzez bardzo wątpliwe już praktyki, to znaczy gdy rozpoznawana jest potrzeba pomocy, potrzeba jakiegoś zaleczenia pewnego problemu, ale na tej potrzebie następuje żerowanie de facto i wprowadzenie kolejnych toksycznych zjawisk, toksycznych elementów do tego środowiska, w którym młodzi ludzie się obracają. I dziś w tym temacie będziemy sobie rozmawiać o studium przypadku Fundacji Inaweza Martyny Wojciechowskiej. Jest to fundacja, która w zeszłym roku przeprowadziła badanie Młode Głowy, bardzo głośno informowane w mediach, widoczne na każdym szczeblu tak naprawdę medialnym w Polsce, w którym przebadano 180 tysięcy dzieci w wieku od 9 do 19 lat w całej Polsce, w szkołach w całej Polsce. Szkoły mogły się zgłaszać do tego badania. Zamiarem tego było właśnie zbadanie, jak głęboki jest kryzys zdrowia psychicznego dzieci i nagłośnienie tego właśnie problemu. Problem jednak zaczął się już bardzo wcześnie, a mianowicie już w kwietniu zeszłego roku Rzecznik Praw Dziecka alarmował, że partnerem strategicznym tego badania, które ma badać zdrowie psychiczne dzieci, jest TikTok, który, jak wykazuje bardzo, bardzo wiele różnych badań, jest jednym z głównych, możliwie nie głównych, ale jednym bez wątpienia ze źródeł zaburzeń zdrowia psychicznego wśród właśnie najmłodszych ludzi. Gdy te ostrzeżenia zostały podniesione, Fundacja Inaweza pozwała Rzecznika Praw Dziecka o naruszenie jej wizerunku. Że informowanie o tym, że jest to potencjalnie niebezpieczne partnerstwo, narusza dobry wizerunek tej fundacji. Słyszę ciągle chatrzenie, boję się, czy to nie będzie, nie odbije się. Czy teraz jest lepiej? Ma pan zielone światło. Postaram się trafić. Kiedy ostatecznie raport ten został opublikowany 17 kwietnia 2025 roku, do mediów zostały zaprezentowane wyniki absolutnie przerażające. To znaczy, ogłoszono m.in. na podstawie tego badania, że co trzeci uczeń w Polsce, co trzecie dziecko w tym przedziale w Polsce ma podejrzenie depresji. Że prawie 40% dzieci myślało o odebraniu sobie życia, a niemal co dziesiąte próbowało się zabić. Dokonało jakichś czynów w tym kierunku. Informacje te obiegły prasę, media bardzo szeroko. Pani Martyna Wojciechowska wraz z ekipą Inawezy gościła w licznych programach śniadaniowych, gdzie nagłaśniała w telewizji wszystkie te problemy. I przez kilka tygodni temat ten był niezwykle mocny w polskiej przestrzeni publicznej, ponieważ dotykał bardzo poważnej sprawy i było się
zatrwalające, przedłużające wręcz wyniki, przez co przez to siłą rzeczy po prostu się klika. Bardzo szybko jednak pojawiły się głosy, że coś jest z tym, że z samym badaniem było coś nie tak. Już w dniu publikacji tego badania serwis komputerowy, czy serwis komputerowy CHIP zwrócił uwagę, że wyniki podane są zbiorczo dla wszystkich przedziałów wiekowych, a przez to w istocie niewiele mówi nam to, bo przecież w grupie mamy zarówno 9-latków, jak i osoby pełnoletnie. To jest bardzo słuszna uwaga, kiedy słyszymy, że co trzeci uczeń w Polsce ma podejrzenie depresji, co trzeci zarówno 9-latek, jak i 19-latek. Jest to, przecież to są zupełnie różni ludzie o zupełnie różnych doświadczeniach. W kolejnych tygodniach dyrektor jednej z warszawskich szkół wypowiadał się na łamach portalu EduNews, gdzie komentował to w ten sposób. W szczególny sposób skrytykowałem zawarte w raporcie rekomendacje. Wychodziły one poza wyniki samego badania, potwierdzając inne doświadczenia i poglądy ich autorów. Do treści upozorowanej na naukowo doklejono dział publicystyczny. Mogę jedynie wyrazić ubolewanie wobec Fundacji Lameza z powodu przerysowania do granic absurdu, skądinąd bardzo poważnego problemu, który z racji swojej natury wymaga najwyższej rozwagi i odpowiedzialności za słowa. Dodajmy, że 3 dni po publikacji tego raportu profesor Bogusław Silberski, który opisał, że metodologia i sposób wyciągania wniosków w tym raporcie był dalece wątpliwy, jak na przykład, jak czytamy. Co to bowiem znaczy, że ponad połowa młodych odczuwa brak motywacji do działania? Do jakiego działania? Jakiej motywacji? To są bardzo nieprecyzyjne wyniki, chociaż są sprzedawane jako niezwykle alarmujące. 32% nie akceptuje tego, kim jest i jak wygląda, jak czytamy w wynikach. W której kategorii osobowości mowa jest o łącznie, o poczuciu tożsamości tego, kim jesteśmy i jak wyglądamy? Dziwię się, że psycholodzy nie protestują. Czy wykształcony w naukach społecznych badacz zawarł jednej zmiennej, dwie, jakże odmienne wartości? Ponoć 8,8% badanych uczniów deklaruje, że podjęło próbę samobójczą. Dotyczy to wszystkich kategorii wiekowych. Jaki jest rozkład tej zmiennej według płci, według miejsca zamieszkania? Dlaczego nie korelowano tych zmiennych, jak i tej, czy aby nie ma istotnego związku między niechęcią do życia, a doświadczaną przemocą domową, a poczuciem bycia zaniedbanym czy nienawidzą? Profesor Silberski wprost nazwał to badanie pseudonaukowym, a także kiczem diagnostycznym i kompromitacją. Natomiast najbardziej szczegółowa analiza tego badania nastąpiła 2 tygodnie po publikacji i pojawiła się analiza tego raportu zrobiona przez osoby z fanpage'a socjolożki.pl, gdzie bardzo szczegółowo już rozpisano, że badanie to było po prostu wadliwe na każdym możliwym szczeblu analizy. To znaczy, powierzchnie zostało przeprowadzone na niereprezentatywnej grupie badawczej, ponieważ mieliśmy wysoką nadreprezentację szkół z Warszawy, więc największego miasta w Polsce, i nie zostały te wyniki zważone w żaden sposób. Kolejne pytania, jakie zadawano dzieciom w tym raporcie, skonstruowane były w sposób niejasny, niejednoznaczny, na przykład grupując w pytaniu kilka bardzo różnych zjawisk. Na przykład brak wiary w siebie, złe samopoczucie, poczucie bezużyteczności, beznadziejności, wrażenie, że rozczarowujesz innych lub nie jesteś dobrym człowiekiem. I dziecko ma zaznaczyć, jak często tego wszystkiego doświadcza. Tylko pytanie o czym, jak często doświadczamy wszystkich tych rzeczy, czy przynajmniej jednej z nich. Różne dzieci mogą to zrozumieć zupełnie różnie. To nie jest właściwie przeprowadzone badanie. Albo pytanie, jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyłeś przemocy w rodzinie? I do wyboru masz odpowiedzi. Nigdy, sporadycznie, często, zawsze. Co to znaczy, jeżeli ktoś zaznaczy, że zawsze przez ostatnie 12 miesięcy doświadczał przemocy w rodzinie? Czy to znaczy, że codziennie? Czy to znaczy, że regularnie? Jak pytanie to zrozumie 9-latek, a jak 19-latek? I ponownie może ono zostać zrozumiane na bardzo różne sposoby przez różnych ludzi. Kolejno sposób przeprowadzania tego badania był dalece nieodpowiedzialny i niesprzyjający wiarygodności tych wyników. Znaczy odpowiedzi, to znaczy badanie psychologiczne dotykające niezwykle wrażliwych tematów było wypełniane na lekcjach informatyki bez opieki psychologa na ekranach komputerów, gdy wszystkie dzieci wokół patrzyły, co na tym ekranie komputera zaznaczasz. I w takich warunkach wypełniasz odpowiedzi na pytanie na przykład myśli samobójczych. To nie są warunki bezpieczne, to nie są warunki delikatne, to nie są warunki sprzyjające szczerości w ogóle w tak wrażliwych sprawach, a wręcz można powiedzieć, że są to warunki właśnie toksyczne do poruszania tego typu kwestii. Kolejno, jak panie socjolożki zauważały, wnioski były wysyłane w sposób absolutnie nieuprawniony. Na przykład na podstawie tego, że połowa uczniów zaznaczyła w jednym pytaniu, że czasami nic mi się nie chce, wysnuto wniosek, że połowa polskiej młodzieży odczuwa brak motywacji do działania. Jak pan profesor wcześniej zauważał, to nie wiadomo dokładnie jakiego działania. A ta diagnoza podejrzenia depresji 1/3 uczniów została postawiona na podstawie jednego pytania o odczuwanie, o brak odczuwania pozytywnych emocji. A dodatkowo właśnie, tak jak mówiliśmy, ta liczba 1/3 niewiele nam mówi, ponieważ ludzie w przedziale wieku od 9 do 19 lat to są bardzo różne osoby o zupełnie różnych doświadczeniach i potrzebach. I ciężko wysnuwać jakiekolwiek wnioski na podstawie jednej zbiorczej liczby.
Natomiast jedną rzeczą, która się bardzo też przewijała w materiałach od ekspertów z tego fanpage'a, było to, było zwracanie uwagi, że całe bardzo wrażliwe badanie było przeprowadzone w ogóle w sposób dalece nieodpowiedzialny, z potencjalną szkodą dla dzieci, ponieważ również dzieci 10-letnie odpowiadały na pytania dalece wrażliwe, takie jak właśnie myśli samobójcze, przemoc w rodzinie, czy nawet rozsyłanie swoich takich zdjęć w internecie, właśnie na lekcji przy wszystkim, na ekranie, gdzie każdy mógł to widzieć. To jest wprowadzanie, to jest właśnie to wprowadzanie czynników, to jest rozmawianie o tego typu, o tak wrażliwych sytuacjach w warunkach toksycznych, w warunkach, które nie sprzyjają przepracowywaniu tak wrażliwych kwestii. Dodajmy w ogóle też, że pytanie 9 lub 10-letnich dzieci o to, czy rozsyłają swoje nawet zdjęcia w internecie, jest pytaniem z tezą, bo podejrzewam, że wiele osób w takim młodym wieku nie wie, że oni mogliby coś takiego robić, nawet jeżeli są świadomi takich zjawisk, a przedstawiamy im to jako coś, co po prostu się dzieje. No, wstawiany jest kolejny toksyczny element do środowiska społecznego, w jakim ludzie żyją. Co również bardzo istotne, to pytanie było zadawane dzieciom bez poinformowania rodziców o tym, że takie tematy będą poruszone w badaniu, gdy rodzice podpisywali zgodę na nie, ponieważ ta zgoda nie zawierała zakresu tematów, z jakich będą podawane pytania. I przypomnijmy, że to pytanie zadano 180 tysiącom polskich dzieci w zeszłym roku. Dodatkowo, dzieci pytano również o szereg rzeczy kwalifikujących się jako przestępstwa, między innymi o kradzieże, czy właśnie o rozsyłanie swoich nagich zdjęć w internecie, bo przypomnijmy, że w przypadku 10, 11, 13 lat to jest pornografia dziecięca. I pytano o to dzieci bez informowania dzieci, że odpowiadają na pytanie dotyczące przestępstw. A gdy już zebrano takie dane, to Fundacja Wynagradza nigdzie nie zgłosiła pozytywnych wyników dotyczących tych zjawisk, a teoretycznie powinna. Szczegóły tych wszystkich problemów to wyłącznie przykłady problemów, które się tam pojawiają, bo szczegóły odsyłam na fanpage socjologii.pl, gdzie są rozpisane one znacznie bardziej szczegółowo. Natomiast w reakcji na to wszystko, gdy pojawiły się te doniesienia medialne, to pojawiły się tłumaczenia ze strony Fundacji Nawiasa i Martyny Wojciechowskiej w formie rzewnego posta, sprowadzającego tak naprawdę wszystko do absurdu, do próby hejtowania jej wspaniałej inicjatywy i próby podważenia problemu, co jest bardzo istotne. Nic takiego nie padało we wszystkich tych zjawiskach, jak słyszeliśmy zresztą już chwilę, przed chwilą. Wyraźnie podkreślane było, że nikt nie bagatelizuje tego, że problem kryzysu zdrowia psychicznego dzieci jest poważny i że to dobrze, że ktoś się tym zajmuje, ale powinno to zajmowanie się odbywać w sposób delikatny, wrażliwy i przede wszystkim skuteczny. Natomiast zostało to sprowadzone do ratunku ekspercie, nie hejtują tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy to mówić. Natomiast również bardzo istotne, w dyskusji pod tym postem, jaka się wywiązała, pani dr Flis, jedna z autorek tego badania dla Nawiasa, bardzo dyplomatycznie, jak widzimy na ekranie, ale jednak przyznała, że zdaje sobie sprawę z błędów w tym raporcie, że będą go robić jeszcze raz, bo najwidoczniej coś nie tak było. Jednak pomimo tego, że zgłoszono te problemy, pomimo tego, że pani z Nawiasa się rozpoznała, że faktycznie te błędy popełniono, to w kolejnych miesiącach na podstawie tego raportu opracowano program pilotażowy zawierający m.in. takie narzędzia jak godzina dla ludyków oraz złoty standard opieki. To są już bardzo praktyczne narzędzia, które nauczyciele w szkołach mogli stosować, żeby leczyć te problemy, które zostały diagnozowane. I program ten został zainicjowany w październiku 2023 roku w 1300 polskich szkołach. Później ta liczba wzrosła do 1500. I w sumie objęło to 300 tysięcy polskich dzieci, to są dane ze strony nawet. I ktoś mógłby zadać takie pytanie, jak to tak, czy pomimo tych ewidentnych wad, ewidentnych problemów zgłaszanych przez ekspertów znających się na tej dziedzinie, program ten został w jakiś sposób zatwierdzony przez Kurator Oświaty, albo przez Ministerstwo Edukacji, że został wprowadzony do 1500 polskich szkół. No i odpowiedź na to brzmi, że nie został, bo też nie musiał. Jak Nawiasa informuje na swojej stronie, program wychowawczo-profilaktyczny potrzebuje jedynie zgody nauczycieli i rodziców, żeby zostać wprowadzony w szkołach. I w przypadku, kiedy jednak jest to prezentowane przez osobę, można powiedzieć, zaufania publicznego, ponieważ wszystkie te programy są cały czas reklamowane twarzą znanej osoby, jaką jest Martyna Wojciechowska. Jeżeli takie osoby przedkładają program szkoły, to szkoły przyjmują go, bazując na tym zaufaniu. To jest coś, co będziemy jeszcze poruszyć bardziej szczegółowo za chwilę, ale
to zalecenie, ta ustawa, która deleguje decydowanie o tym na niższy poziom do nauczycieli i uczniów, jest przygotowana tak naprawdę do organizacji pozarządowych będących działających oddolnie, a nie do organizacji pozarządowych będących machiną, prawda, korporacyjną celebrycką tak naprawdę. I w efekcie, ponieważ było to reklamowane po prostu rozpoznawalnością znanej osoby, to ewidentnie nikt nie sprawdził ani bezpieczeństwa, ani użyteczności tych programów, które wprowadzono do szkół. I efektem tego było to, że ten program profilaktyczny zaprojektowany został równie nierzetelny jak ten raport. Czego przykład widzimy właśnie w dokumencie Złoty Standard, który zawierał 10 pomocnych narzędzi wspierających ochronę psychicznego zdrowia dzieci. I przykładowym narzędziem, które zostało przedstawione 1500 polskim szkołom do wykorzystywania, jest test przesiewowy na depresję, który został opisany jako nadający się do stosowania u osób, u dzieci bez objawów depresji, bez objawów kryzysu zdrowia psychicznego i do stosowania przez nauczycieli. Tymczasem, jeżeli otworzymy oryginał tego testu, ponieważ ten test jest w istocie przetłumaczony wersją testu kanadyjskiego opracowanego w 2008 roku przez doktora Kuchera, to w oryginale tego testu jest już napisane, że on jest do stosowania u dzieci, które mają już objawy, tak jak cierpienie psychiczne, lub u których zidentyfikowano potencjalne problemy psychologiczne. Co więcej, ten złoty standard jest opisany jako narzędzie do stosowania przez nauczycieli. Tymczasem ten test przesiewowy, który on przekłada tym nauczycielom w swojej oryginalnej wersji, jest opisany jako narzędzie, które może być wykorzystywane wyłącznie przez psychologów, przez wykwalifikowany personel, a nie przez nauczycieli. Jeżeli nauczyciele chcieliby stosować ten test dzieciom, to musieliby przejść szkolenie, a bardzo wątpię, aby polscy nauczyciele pisali do Kanady o przeprowadzenie tego szkolenia z tego testu. Kolejno, jak spojrzymy na sam test, tak jak mówię, błędy w tłumaczeniu tego testu zakłamują po prostu jego przewidywany zakres stosowania. A jak spojrzymy na samą treść tego testu, to daje on możliwość wyłącznie negatywnych odpowiedzi. Na przykład, kiedy pytamy dzieci o myśli, plany albo czyny samobójcze, które miały w zeszłym tygodniu, to one nie mogą odpowiedzieć, że ich nie miały. Mogą jedynie zaznaczyć, że miały je prawie nigdy. I ponownie, to jest przecież pytanie z tezą, ponieważ jeżeli pytamy zdrowe dzieci, które nie mają żadnych objawów, to w ich wizerunku, to w ich patrzeniu na świat normalizujemy to, że to jest zupełnie normalne, że może być myśli, czyny, plany samobójcze, no bo pytamy ci, ile razy ich miały w zeszłym tygodniu. Wprowadzamy kolejny toksyczny element do patrzenia na świat młodych ludzi. I o ile tego typu konstrukcja testu mogła jeszcze mieć jakiś sens, gdyby on był kierowany zgodnie z zaleceniem tego testu do dzieci, które mają już jakieś problemy, chociaż by ich wprowadzali wątpliwości, to traktowanie go jako testu, który można kierować do dzieci, które nie mają objawów, jest rażąco wręcz nieodpowiedzialne. W ogóle dodajmy, że całość tego dokumentu, który jest dostępny w tym złotym standardzie analizy, jest przetłumaczony w sposób po prostu niedbały. I to jest bardzo widoczne. Mamy tam nawet niedziałające linki. Mamy spore papier tekstu zaprezentowane po angielsku z informacją, że tekst polski jest dostępny pod linkiem, który nie działa. Jest to zrobione po prostu rażąco niedbale. Kolejny ten test, jak wspominacie, został zaprojektowany dla kanadyjskich uczniów i ta jego wersja, którą tutaj widzimy, która jest dostępna w dokumencie z analizy, pochodzi z roku 2008. Nie był w żaden sposób dostosowany do polskich warunków. Nie był w ogóle dostosowywany do warunków współczesnych, bo mówi się 16 lat. Przez 16 lat co nieco się zmieniło w zakresie problemów dzieci i młodzieży. I tego typu bardzo jaskrawe błędy w tym pokazują właśnie, że nikt tego narzędzia po prostu nie sprawdzał. Zostało ono zaprezentowane polskim szkołom i zostało przyjęte z dobrodziejstwem inwentarza na podstawie zaufania do osoby, która go reklamowała. A głosy ekspertów, tak jak mówiliśmy, zagłuszane były jako hejt. I programem pilotażowym proponującym między innymi, nie tylko jedno z narzędzi, które ten program pilotażowy proponował, objęto już 300 tysięcy polskich dzieci. I to jest tylko jeden przykład pokazujący tego, że na żadnym etapie nie było to tak naprawdę weryfikowane. Kolejno, przechodzimy do tego roku.
W styczniu i lutym 2024 roku pani Martyna Wojciechowska z Fundacją Unamena były bardzo aktywne w polskiej przestrzeni politycznej. To znaczy, wizytowała ona m.in. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, na której właśnie omawiała, jak jej program pomaga dzieciom z problemami psychicznymi. Podczas wizyty w Senacie została ona również zaproszona do współpracy przez Mazowieckie Prawo Oświaty. Była ona w Ministerstwie Edukacji, gdzie również reklamowała ona swój program, te wszystkie narzędzia, które właśnie teraz opisywaliśmy, i minister edukacji w tym momencie, no de facto, nie wiem czy świadomie czy nie, ale legitymizuje tego typu narzędzia, udzielając wizerunkowego wsparcia tej osobie. I w odpowiedzi na to wszystko wspomniane już panie z fanpage'a socjologia.pl, ekspertki, które wykazywały błędy w tym raporcie, napisały niezwykle uprzejmy list otwarty do pani minister Nowackiej, podkreślający, że nikt nie bagatelizuje tego, że mamy problem ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi. Natomiast obecnie w przestrzeni medialnej funkcjonuje raport Młode Głowy, jak czytamy, który pod względem merytorycznym i etycznym nie został przeprowadzony poprawnie. Wyciąganie wniosków na jego podstawie prowadzi nas ku błędnej diagnozie. Jakkolwiek alarmująco ona brzmi, wymaga solidnej weryfikacji. I co ważne, w odpowiedzi na to Fundacja Unamena i Martyna Wojciechowska zagroziły pani pozwem, że oni szanują ich dobre imię. Co jest bardzo istotne, ten pozew nie został zrealizowany, ponieważ groźba była taka, że jeżeli one nie zdejmą tego listu otwartego do minister Barbary Nowackiej, to one to zostaną one pozwane. Natomiast panie nie zdjęły tego listu i nie zostały pozwane. Być może dlatego, że Fundacja Unamena zdaje sobie sprawę z tego, że gdyby ich pozwały, to to przed sądem rozważało, czy ich krytyka była zasadna, czy nie. W ogóle warto też odnotowania jest to, że ten list otwarty do pani Nowackiej na mediach społecznościowych pani socjolożek zebrał 400 lajków. No mówi się, że nie jest to bardzo duży zasięg, natomiast Fundacja Unamena tak się przestraszyła tego listu, że zagroziła pozwem. No i tu jest już czysta spekulacja, ale biorąc pod uwagę to, że tak jak mówiliśmy w zeszłym roku pani Fis wyrażała przekonanie, że zdaje sobie sprawę z błędów tego raportu, no to można spekulować, że państwo na pewno nie wiedzą, że zrobili bubel, ale w tym momencie jest pisze, że nie głupio z tego wycofać. Co jest również istotne, kiedy ja w ostatnich tygodniach próbowałem zainteresować różne duże media tego typu problemem, to wiem, że te media próbowały kontaktować się z panią Martyną Wojciechowską i prywatnie, że tak powiem, w korespondencji medialnej, pani Wojciechowska oczywiście odcina się od wszelkich tego typu problemów, natomiast oskarża ona też panie socjologi, że one tylko zgłaszają te problemy, bo one same chciałyby zarobić na zrobienie takich badań. Co jest oczywiście tezą, na którą ja nie znalazłem ani grama przesłanki, bo to jest również oczernianie, ale to już powinien ktoś inny oceniać. Natomiast trudno nie zauważyć, że całe to zjawisko produkuje również zysk dla fundacji, dla pani Martyny Wojciechowskiej, zysk zarówno wizerunkowy, kapitał społeczny, jak również jest bardzo, bardzo, bardzo namacalny, ponieważ fundacja ma sponsorów, między innymi w zeszłym roku firma DAW przeznaczała procent jakiś z każdego zakupu kosmetyków na tą fundację, no i podpierała się tej akcji właśnie tym, że fundacja walczy z problemami psychicznymi dzieci. Natomiast prowadzi nas to wszystko do dość ponurej wizji, ponieważ tak jak podkreślałem na samym początku, nie powinno być ani grama uwagi do tego, że ktoś pracuje na powiększenie społecznej świadomości tego, że mamy problemy psychiczne w młodych. I ja nie mam ani grama problemu z tym, że celebryci robią to, zyskując coś, bo oni mają motywację ekonomiczną, motywację wizerunkową. Jeśli tylko te rzeczy robione byłyby dobrze, to nie byłoby z tym, ja nie widziałbym najmniejszego problemu. Tak samo w tych wszystkich programach, które omówiliśmy, to nie jest tak, że każdy ich element jest zły, ale ewidentnie są tam również złe, toksyczne, potencjalnie szkodliwe elementy. Natomiast cała sytuacja stwarza taki obraz, że system korzystania z pomocy organizacji pozarządowych, tak jak mówiliśmy, był projektowany ewidentnie z myślą o oddolnych inicjatywach, a nie o mega instytucji. Ponieważ jeżeli przenosimy tą decyzyjność na niski szczebel do każdej szkoły, no to rozumiemy, że jeżeli do szkoły by się zgłosiła jakaś fundacja, jakaś organizacja oddolna, to nauczyciele raczej nie wpuściliby jej bez sprawdzania, co oni zamierzają w ogóle przedstawiać tym dzieciom, ale ponieważ
ale ponieważ jest to robione na szczeblu tak naprawdę ogólnokrajowym, przez największe media w Polsce, przez ludzi niezwykle rozpoznawalnych, mających ogromny kapitał społeczny, to ewidentnie nie było żadnej weryfikacji tego, co do szkół jest wpuszczane. Mówię ewidentne, ponieważ te błędy, które tutaj przytoczyliśmy, są rażące. To nie jest tak, że trzeba było głęboko szukać, żeby znaleźć jakąś nieścisłość. Tylko są to błędy po prostu rażące. I obecny system pozwala na bycie nadużywanym przez celebrytów po prostu w taki sposób. I dochodzimy też do bardzo ponurej wizji, ponieważ w tym momencie mamy już taką sytuację, że zarówno Unia Europejska nie będzie chciała się przyznawać do błędów, jakiekolwiek zostały popełnione, no z tej prostej przyczyny, że oni już obtrąbili na swój sukces we wszystkich mediach, musieliby się z tego wycofywać, mają straty pieniądze do utraty. I to jest w ogóle też komentarz na temat tego, co się dzieje, kiedy celebryci zajmują się takimi rzeczami. Podobnie, ja nie mam ideowo, że tak powiem, problemu z tym samego z siebie. Natomiast jeżeli ten raport by został opracowany na szczeblu akademickim, no to inni akademicy zgłosili problemy i zostałby on po prostu poprawiony. Ale ponieważ ten raport został opracowany i zareklamowany twarzą celebrytki, która natychmiast poszła do telewizji śniadaniowej, żeby go reklamować, to po zgłoszeniu problemów, no ona ma już wizerunek do stracenia, więc zwyczajnie nie opłaca jej się przyznawać błędów. Kolejno, Ministerstwo Edukacji, no niestety, zdążyło się zaangażować w legitymizację tego typu projektu i oni też za bardzo podejrzewam, że nic nie będą chcieli z tym zrobić, no bo mają też już wizerunek, musieliby się wytłumaczyć, dlaczego sobie robiliśmy jedne zdjęcia z tymi ludźmi. I prawda jest też taka, że szkoły, które to wdrożyły, też za bardzo nie będą chciały tego ruszyć, ponieważ każda z tych szkół dobrowolnie to wpuściła i nie sprawdziła tego w żaden sposób. No i zostawia to być może dość ponurą po prostu, dość ponurą wizję, ponieważ w tym momencie, jakkolwiek problem jest bardzo poważny, to zamiast leczyć, to dodajemy kolejny toksyczny czynnik do środowiska, tylko mogą się dzieci. Ja tutaj myślę, że bardzo będzie jak będzie widownia, przygotowując te analogi, ale widzę, powierzam, że nie macie naszych dzieci w wieku przedszkolnym, ale jeżeli ktoś ma lub miał, to zdaję sobie sprawę, że nawet w XXI wieku istnieje takie zjawisko jak wszy. To jest pewnego rodzaju toksyczne, w cudzysłowie, zjawisko, które w grupie dzieci może się szerzyć. I wbrew temu, co niektórym może się wydawać, to żeby zwalczyć to zjawisko, trzeba do niego podejść niezwykle delikatnie. To znaczy próba siłowego usuwania wszystkich dzieci się po prostu nie uda. Trzeba mieć specjalny środek, który też wszystko po prostu wytępia, bo delikatnie, delikatnym narzędziem wyczesywać je z głosu dziecka. I to jest oczywiście anegdotyczny przykład, ale ktoś mógł pomyśleć, że jeżeli celem jest zabicie wszystko, młotkiem na głowie tego dziecka. No i podejrzewam, że wszystko zostały wyeliminowane. Tylko problem polega na tym, że jeżeli używamy niedostatecznie delikatnego, niedostatecznie precyzyjnego, niedostatecznie wyrafinowanego narzędzia, to przy okazji będą bardzo wyraźne szkody dla dzieci, dla ludzi, którym chcemy pomóc. To znaczy przereagowanie w delikatnych problemach, w delikatnych sprawach może być czasem nawet groźniejsze niż problem, który próbujemy zwalczyć. I to prowadzi nas do ostatniego punktu, to znaczy pytanie, co można w takim temacie zrobić. Bo tak jak mówiłem, ten problem trwa od roku i jest już obecny tak, w polskich szkołach. I podejrzewam, z tego co zrozumiałem, z zapowiedzi nawet, w kolejnym roku będzie kolejny, że tak się wyrażę, kolejny interwał projektu. Więc to tak oddolnie wszystko to, co nie mogą zrobić, to zastanowić się, jeżeli ktoś ma dzieci w wieku szkolnym, to pytanie, czy w szkole mojego dziecka ten program jest realizowany, a jeżeli tak, to może po prostu go poruszyć. Nie trzeba go poruszać na zasadzie lamentowania i krzyczenia, wrzucenia go precz wszędzie, ponieważ tak jak mówiłem, nie mogę, że być może dało się odłowić z tych narzędzi jakieś pozytywne elementy, ale ominąć te, które są ewidentnie szkodliwe i przynajmniej rozpocząć dyskusję na ten temat, że w tych rzeczach, które są reklamowane jako święte, wspaniałe, doskonałe, są również elementy, których warto ominąć. Kolejna sprawa to jest to, nad czym ja próbuję pracować w ostatnich tygodniach, czyli zainteresowanie w jakiś sposób mediów tego typu tematem. Ponieważ no, ja wiem, jak funkcjonują media w Polsce, ale tak naprawdę wydaje mi się, że Martyna Wojciechowska, robiąca coś niekoniecznie pozytywnego, jest potencjalnie nawet klikalnym tematem medialnym. Tylko trzeba tych mediów, jak się wydarzy, dotrzeć i przekonać, że zwyczajnie opłaca się im to poruszyć, ponieważ to też nie oszukujmy się, że nie mam z dobrej woli, z poczucia misji, no może niektóre, ale z nami, poruszają je, ponieważ te tematy się klikną. A wydaje mi się szczerze mówiąc, że ten temat ma bardzo duży potencjał do kliknięcia i stanowi to odpowiednich osób, odpowiednio osoby tym tematem zainteresować. A kolejna sprawa to jest zainteresowanie polityków tym tematem. To jest bardzo ciekawe, bo pani socjolożki wspomniane 14 lutego były w Ministerstwie Edukacji, rozmawiały z wiceministrem, panią Pauliną Piechą-Mieckiewicz i informowały ją o tych wszystkich problemach. To było ponad miesiąc temu. I Ministerstwo Edukacji nic z tym tematem nie zrobiło.
Ja w swoich materiałach, które staram się dobrze na tej polityce międzynarodowej, przedstawiałem potencjalne rozwiązania nawet dla polityków obecnie rządzących. Jeżeli ktoś chciałby wycofać się z tego, zauważyć, że ten program ma problemy, to przecież on został wszedł do szkół jeszcze za poprzedniego rządu. Jeżeli ktoś chciałby nakręcać aferę taką, że to sprzątamy to ministrze Czarnku, to mógłby nadal to zrobić z zyskiem dla swojej opcji politycznej z obecnie rządzącej partii, ale nikt tego nie zrobił. Ja niedawno byłem na kongresie samorządów, gdzie miałem okazję rozmawiać z kilkoma politykami właśnie, że może warto zwrócić uwagę Ministerstwu Edukacji na ten problem. Usłyszałem takie zdanie od jednej pani poseł, że w Ministerstwie Edukacji nikt nie ruszy pani Wojciechowskiej, bo ona jest z TVN-u. I jeżeli faktycznie takimi przesłankami się dzieje w naszej instytucji, to bardzo, bardzo, bardzo źle. Natomiast jeżeli obecny obóz rządzący nie zamierza tego ruszać, to ja podejrzewam, że jakiś potencjalny zysk polityczny dla partii obecnej opozycyjnej też tutaj jest. Jeżeli one, jeżeli znajdą się tam ludzie, którzy chcieliby naświetlić to, ponownie to, że oni to zrobią dla własnego zysku politycznego, to jest już kwestia drugorzędna, ale wydaje mi się, że temat jest na tyle poważny, że warto po prostu zaangażować w to ludzi, którzy są w stanie ten temat nagłośnić na jakimkolwiek szczeblu, najlepiej na szczeblu ogólnomedialnym czy politycznym. To wszystko, dziękuję. Ja myślę, że po pierwsze dziękuję za zaproszenie panu profesorowi Ryszardowi Stockiemu. Bo myślę, że całe przedsięwzięcie, ten projekt Toksykologia przestrzeni publicznej jest niezwykle istotny, ponieważ on powinien uwrażliwić na te zagrożenia, które istnieją. Jak już tutaj zostałem przedstawiony, ja generalnie zajmuję się prawem w takim kontekście, znaczy z jednej strony tworzeniem prawa. Byłem kilka razy zapraszany jako ekspert przy tworzeniu różnych regulacji. Niektóre ustawy pisałem. Teraz, jak wspomniano, jestem też członkiem grupy ekspertów Unii Europejskiej. I to jest samo w sobie dość interesujące i w gruncie rzeczy pozytywne doświadczenie, jakie tworzy prawo. Z drugiej strony to jest kwestia egzekwowania prawa, czyli występowania jako pełnomocnik, jak prawie jestem radcą prawnym. I trzecia kwestia jest kwestia edukacyjna. Ja w tej chwili jestem dyrektorem Szkoły Prawa Austriackiego na Uniwersytecie Jagiellońskim i prowadzę tam od 35 lat, wcześniej w katedrze historii prawa i prawa kościelnego. Natomiast jest kwestia taka, że prawo też ma walor edukacyjny i poznawczy i w związku z tym, jak odnosząc się do różnych sytuacji społecznych, trzeba o tym pamiętać, że tego typu skojarzenie często powstaje, coś jest legalne, no to pierwsze skojarzenie, że jest dobre, prawda? Chociaż mamy wiele takich przykładów, że coś, co nawet jeśli jest legalne, wcale nie jest dobre. Ja chciałbym dzisiaj na tym naszym spotkaniu skoncentrować się na kilku zjawiskach, które wydaje mi się w świetle tej sytuacji, która jest w Polsce, wymagają właśnie działania w tych trzech obszarach. To znaczy z jednej strony działania legislacyjne, z drugiej strony działania dotyczące egzekwowania prawa, a z drugiej strony działania dotyczące edukacji i uświadamiania. Po tym przedstawieniu musiałbym powiedzieć tak, że jako taka klasyczna forma adwokacka, dopóki nie zbadam akt sprawy, to nie będę mógł się do tego szczegółowo odnieść, na ile jakby te zarzuty są poważne, brzmią myślę w sposób poważny. Ja nawiążę do tego jakby w tej drugiej części, kiedy będziemy już z Państwem tutaj dyskutować. Natomiast będziemy sobie dwie grupy zagadnień, którym chciałbym trochę uwagi poświęcić. Jedna to jest kwestia uzależnienia
internetu, uzależnienia od używania głównie smartfona i tak zwane uzależnienie behawioralne, a z drugiej strony to jest kwestia, która jakoś się z tym wiąże, ale tylko w pewnym zakresie, to jest kwestia dotycząca propagandy, pornografii i uzależnienia od pornografii. Może Państwo zauważyliście, była taka dyskusja od kilku lat dotycząca używania smartfonów głównie w szkołach, znaczy dotycząca używania w szkołach. I kilka dni temu został opublikowany list otwarty Instytutu Spraw Obywatelskich, to taki think tank o raczej politycznie lewicowej proweniencji, natomiast z ewidentnym, jasnym przesłaniem, znaczy wskazujący na potrzebę wprowadzenia zakazu używania smartfonów w szkołach. I taka pierwsza reakcja, jaka się pojawiła, kiedy były tego pierwsze zapowiedzi, była jak to przez naruszenie wolności osobistej ucznia, to jest być może nawet naruszenie jego własności, to jest jakaś polityczna fanaberia. Ja w związku z tym chciałbym się odnieść do tego typu argumentów. One mają także, powiedziałbym, pewien aktualny charakter, ponieważ w Polsce toczy się od dawna spór, co to znaczy przynależność europejska, co to znaczy wartości europejskie, co to znaczy prawo europejskie. I ten argument bardzo często jest używany, ale on jest używany w sposób taki nieraz manipulacyjny. To znaczy, kiedy regulacje europejskie albo w krajach europejskich zgodne są z tym, czego dana formacja polityczna żąda i oczekuje, no to wtedy są uznawane jako ten standard i wzorzec. Natomiast wtedy, kiedy te regulacje europejskie odmienne są od tego, czego dana formacja żąda, no to wtedy jakby następuje taka relatywizacja. W zeszłym roku, w 2023 roku UNESCO opublikowało raport dotyczący korzystania ze smartfonów oraz wpływu na poziom edukacji i ewentualnie podrywania na te właśnie uzależnienia behawioralne. I jednoznaczna rekomendacja UNESCO, agenty ONZ-u, jest taka, żeby wprowadzić zakaz używania smartfonów w szkołach na pewno podstawowych. Badanie to pokazuje także związki pomiędzy poziomem edukacji w tych krajach, które wprowadziły ten zakaz i w tych krajach, które tego zakazu nie wprowadziły. Tutaj ciekawym przykładem jest Hiszpania, ponieważ w niektórych prowincjach autonomicznych ten zakaz jest, a w innych nie ma. Albo jest częściowo. I tutaj wykorzystano metodologię PISY i wyniki są jednoznaczne. To znaczy, że tam, gdzie wprowadzono zakaz smartfonów, poziom edukacji się podniósł. I UNESCO w tym raporcie wskazuje na pewnego rodzaju analogię. Przypomina, czego nie pamiętam. Ale były takie czasy, kiedy alkohol w szkołach był powszechnie dostępny. Dzisiaj to się wydaje absurdalne, skoro dyskutujemy co do zakazu używania napoju energetycznych. I według tego raportu to jakby nie ma innego rozwiązania niż wprowadzenie reglamentacji zakazów całkowitych albo częściowych, ponieważ
tak jak alkohol oddziałuje na sposób dorosłego osób negatywnie, a na dzieci w sposób katastrofalny i niszczący, podobnie też oddziałują smartfony. I ja chciałbym podać kilka przykładów regulacji, które już obowiązują. W jednej trzeciej krajów Unii Europejskiej tego typu zakazy zostały wprowadzone. Takim pionierem w jakim sensie była tutaj Francja, która wprowadziła całkowity zakaz używania smartfonów i telefonów komórkowych w 2018 roku. Uczniowie mogą przenieść telefon do szkoły, ale nie mogą z niego korzystać ani w czasie lekcji, ani w czasie przerw. I co ciekawe, ten zakaz obowiązuje także w czasie wycieczek szkolnych. Francja przewidziała też bardzo daleko idące konsekwencje, to znaczy takiego ucznia, który przynosi smartfon do szkoły i z niego korzysta, można dłużej zatrzymać w klasie, można dać dodatkowe prace domowe, no to teraz po tej zmianie to byłyby w ogóle jedyne prace domowe, które można byłoby takiemu uczniowi zadać, ale także sankcją jest relegowanie z klasy, czy nawet ze szkoły, jeżeli ten proceder łamania tego zakazu by się powtarzał. W Grecji, co ciekawe, ten zakaz jest wyjątkowo egalitarny. To dotyczy nie tylko uczniów, ale także nauczycieli. Znaczy nauczyciele mogą używać swoje telefony wyłącznie w celach dydaktycznych. A uczniowie nie mogą używać smartfonów w czasie zajęć. Chiny poszły jeszcze dalej, to jest dość ciekawe zjawisko, bo z jednej strony, jak wiadomo, TikTok jest chińskim produktem i walczy o to, żeby zdobywać coraz nowe rynki. Natomiast smartfony, a TikTok jest jedną z najczęściej używanych aplikacji, są w Chinach zakazane nie tylko w szkołach podstawowych, ale także w szkole średniej. Kolejnym państwem, które wprowadziło ten zakaz półtora roku temu, to są Włochy. Tam też we Włoszech przeprowadzono takie badania, które wykazują, że wpływ komórki jest porównywalny do wpływu kokainy i pokazały szkodliwy wpływ na w jaki sposób nieograniczone korzystanie z rąk elektronicznych wpływa na pamięć, koncentrację, umiejętność krytycznego myślenia i takie też jest zasadnicze uzasadnienie, żeby uczniów chronić. W Portugalii także tego typu zakaz obowiązuje. Natomiast z uwagi na to, że on jest częściowy, to ciągle tam dochodzi do sporów, gdzie jest ta granica używania tego smartfona. I to jest, wydaje się, też taka sytuacja, z której warto wyciągnąć wniosek, że jeśli wprowadzać zakaz, to raczej jednak całkowity. W Niemczech, jak Państwo wiecie, to jest państwo federalne, a kwestie edukacji należą do kompetencji poszczególnych landów. W związku z tym są takie kraje związkowe, gdzie nie ma żadnych ograniczeń. A są takie kraje związkowe jak Bawaria, gdzie tego typu ograniczenia istnieją i nie wolno tam używać telefonów komórkowych czy smartfonów na terenie szkoły. Ciekawym przykładem rozwoju prawa jest Wielka Brytania, ponieważ tam wprowadzono takie zasady na poziomie lokalnym, fakultatywnym, czyli że
dyrekcje szkół mogą to reglamentować. Notabene polskie prawo oświatowe tego typu regulacje już przewiduje, przynajmniej co do częściowego ograniczenia używania smartfonów w szkole. No, ale w związku z tym, że to prawo się przyjęło, to jest to, co prawnicy określają jako tak zwane soft law, czyli na podstawie porozumienia. To jest w ogóle ciekawe zjawisko, mianowicie kiedy nie ma regulacji ustawowej, natomiast instytucje publiczne podejmują taką decyzję, zaczynają stosować pewne standardy. I to jest, myślę, dość ciekawe zjawisko do wykorzystania ewentualnie w Polsce w debacie, bo zanim będzie ewentualnie ustawowy zakaz używania smartfonu w szkole, można pomyśleć o soft law, czyli kwestia porozumienia na przykład szkół w danym województwie. Myślę, że w ogóle rozumowanie czy też działanie w sposób taki pilotażowy, jeżeli chodzi o prawo, jest bardzo skutecznym rozwiązaniem. Ponieważ w trakcie wprowadzenia pewnego rozwiązania dopiero wtedy widać, jakie są konsekwencje danej normy prawnej, czy ona jest obarczona jakimiś lukami, czy nie. Taki przykład akurat z dziedziny, którą zajmuję się na co dzień. Sądy holenderskie postanowiły wprowadzić prywat, to jest taka instytucja w postępowaniu upadłościowym, kiedy dłużnik upada i, no, i chce uratować swoją firmę. No to szuka inwestora w sposób taki poufny. Jak znajdzie tego inwestora, to przejmuje tą firmę. Nie ma zagrożenia, że dowiedzą się kontrahenci, firmy opadną i stracą pracę. I to zostało wprowadzone na pewien soft law, czyli porozumienia sądu, że będą stosowały tego typu procedury, które nie muszą stosować. I myślę, że zwłaszcza w kontekście cyfryzacji, bo też odniosę się do polskich dwóch przykładów, kiedy prawa podejmowały podjęcie takiej metody pilotażowej, która chyba się sprawdza. Kiedyś wielkim problemem w Polsce było funkcjonowanie systemu ksiąg wieczystych. Na dworze, ruchomość, mieszkanie. Czekało się nie tygodniami, latami na wpis do księgi wieczystej. To się wpływało na to, że nie ma wpisu do księgi wieczystej. To też płaci dodatkowe koszty ubezpieczenia, bo hipoteka nie może być wpisana. I ja program fundacji, która się tym zajmowała ponad 20 lat temu, myśmy rekomendowali wprowadzanie stopniowe w poszczególnych okręgach sądowych, co dało tą możliwość, że ta migracja się odbywa, dzisiaj jest to elektroniczny system. Natomiast innym przykładem negatywnym jest wprowadzenie też w ramach tego prawa publicznego, tak zwanego krajowego rejestru zadłużonych. Konsekwencja jest taka, że sędzia zajmować się orzekaniem zajmuje się głównie klikami. W związku z tym, aby tylko on jest upoważniony, nie może być jego zamówienia system, ani sekretarka. Wprowadzono to od razu w całej Polsce. Nie działa to dobrze. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ kiedyś dyskutowano na temat zasad prawidłowej legislacji, to jednym z elementarzy tej legislacji jest to, że jeśli da się wprowadzić program pilotażowy, to należy to wprowadzić, a potem należy dokonać ewaluacji danej regulacji prawnej. W Czechach także tego typu zakaz istnieje i tam jest obowiązek oddania do depozytu smartfona w okresie, kiedy ktoś jest w szkole. I ta refleksja nad wszechobecnością digitalizacji pojawił się, jak Państwo może słyszeliście, to pojawił się taki pomysł, żeby nie było szkół podręczników w Polsce, ani zeszytów elektronicznych.
Czy to jakby to są te pomysły, które jakby są w odwrotnym trendzie do wyników tych badań robionych między innymi właśnie przez UNESCO, bo ponieważ przykładowo Szwecja w 2020 roku wprowadziła zakaz smartfonów, natomiast wycofuje w zeszłym roku, potem wycofać podręczniki i zeszyty elektroniczne właśnie z uwagi na to, że to doprowadziło do tego typu konsekwencji. Ponieważ istnieje taka, powiedziałbym, taka iluzja, wydaje mi się, że cyfryzacja, sztuczna inteligencja generalnie zastąpi człowieka. Ja rozmawiałem kilka lat temu z moim przyjacielem, profesorem Fryderykiem Czorem. Wydaje mi się, że jeden z najgłębniejszych cywilistów w Europie. Ja powiedział mi, że zadali zadanie sztucznej inteligencji, żeby rozwiązać kazus. I nie umiał. Pomyliłem się. Prawdziwie powiedział, że po polskich prawników też by się pomyliła, a nie rozwiązała tego kazusu. Chociaż dotyczyło tam części ogólnie prawa cywilnego. I to było dla mnie niezwykle optymistyczne, muszę powiedzieć. Ja przypominam sobie, że w roku 1970 Klub Rzymski przygotował taki raport dotyczący przyszłości świata. Co będzie w roku 2000? Między innymi jedną z prognoz było to, że w roku 2000 nie będzie już w ogóle prawników, bo wszyscy będą załatwiali komputer. No, ja wciąż żyję, prawda? I funkcjonuję i myślę, że ten przykład podany mi przez profesora Fryderyka Czora jest pewnym takim odniesieniem. I ja przypominam sobie też, to oczywiście ma znaczenie, pomoże nie tylko anegdotyczne, kiedy profesor Stanisław Grodzicki, który był prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny polski historyk prawa, powiedział, że są dwa podstawowe przedmioty, które musi posiadać student. To znaczy zeszyt i ołówek. I to jest klucz do rozwoju osobistego. I myślę, że w tym kontekście to nie wszystko się zmieniło. I to jest kwestia jakby wylądowania w rzeczywistości. I przypominam się też taka inna sytuacja, jeszcze pamiętam czasy PRL-u, kiedy mianowicie przyjechał lektor z Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu i miał wykład o Marksie. No i 4 godziny trwa ten wykład. Pełna sala, towarzyszy. Towarzysze, zrozumieliście? Zrozumieliście. Na pewno zrozumieliście? Na pewno zrozumieliście. A czy ktoś ma jakieś pytania? Z tyłu się zgłaszają. Towarzyszu lektorze, a czy na tym Marksie żyją ludzie? To jest ta rzeczywistość, w której funkcjonuje. Drugie zagadnienie, do którego chciałbym się dzisiaj odnieść, bo uważam go za niezwykle istotne, jeśli chodzi o to uzależnienie behawioralne, to jest kwestia pornografii. Jest bardzo wiele, myślę, mitów, które funkcjonują wobec tego zjawiska. Ja przypomnę tylko, mianowicie pornografia, rozpowszechnianie pornografii jest zakazane. Pierwsza konwencja była w roku 1923, też roku minęło 100 lat. I zakazane było w Polskim Kodeksie Karnym w roku 1932. I potem w roku 1997 wprowadzono nową regulację kodeksu karnego, w którym to przeregulowano i udostępnianie treści pornograficznych nie jest zakazane, tylko rozpowszechnianie. I wówczas w okresie koalicji rządu premiera Buzka przygotowana została nowelizacja tej ustawy, która wprowadziła karalność, penalizację udostępnienia pornografii. I wobec tej ustawy prezydent Kwaśniewski zastosował weto, które nie zostało przełamane.
I ma to do dzisiaj bardzo duże konsekwencje, ponieważ te przepisy są liberalniejsze niż w wielu innych krajach. I to jest może taki też charakterystyczny przykład, że prezydent Kwaśniewski dwa razy generalnie zastosował weto w takich sytuacjach spektakularnych. Jedno dotyczące właśnie pornografii, a drugie dotyczące reprywatyzacji. No jak Państwo zapewne z różnych mediów mogliście się dowiedzieć, że to jest jeden z największych błędów III Rzeczypospolitej. Nie rozwiązano problemu reprywatyzacji. Konsekwencja jest taka, że wielka grupa ludzi na tym się bardzo wzbogaciła, zwłaszcza w Warszawie, natomiast zdecydowana większość właścicieli nie odzyskała swoich nieruchomości od czasu II wojny światowej i właśnie to weto prezydenta Kwaśniewskiego do tego się przyczyniło, także nie dokładując tutaj jakiegoś takiego podsumowania politycznego, no to chciałbym na to zwrócić uwagę, że czasem pojedyncza decyzja pojedynczego polityka może mieć bardzo duże znaczenie. I pornografia jest zakazana, rozpowszechnianie pornografii albo nawet udostępnianie pornografii, jest ta konwencja, jest poza tym protokół fakultatywny do konwencji praw dziecka z roku 2000 oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania stron dzieci oraz pornografii dziecięcej. To znaczy, że tego typu regulacja jest, do której można się odnieść. I jeszcze jeden mit, który funkcjonuje, mianowicie istnieje takie powszechne przekonanie, że czy jesteś pornografią, czy nie jest, to powinien oceniać bieg. Natomiast specjaliści z prawa karnego są zgodni co do tego, i taki mój kolega, niestety zmarły, Mateusz Rodzynkiewicz, sformułował to takie zdanie, które pozwolę sobie zacytować. Treści pornograficzne, mimo odwołania w wypracowanej doktrynie definicji dyrektorów obiektywizowanych, to znamie o charakterze wybitnie ocennym, zaś dla napełnienia go treścią pomocniczą odwołać należy się do wzorca osobowego w postaci rozsądnego człowieka. Czyli ja oceniam to nie biegły seksuolog, tylko przeciętny Jan czy Krystyna. I w związku z tym oceny pornograficznego charakteru treści powinien dokonywać w sprawie nie biegłej, a sąd. Dlaczego tym mówię? Ponieważ istnieje bardzo wiele tego typu, moim zdaniem, mitów społecznych dotyczących tego, czym jest pornografia, czym nie jest pornografia, i jakoby wszelkie próby ograniczania były sprzeczne z prawem europejskim. Mamy tutaj ewidentny dowód na to, że nie są sprzeczne, bo jest dyrektywa, która to zaleca. I gdyby tak, proszę Państwa, przeanalizować też pewną ewolucję, która się dokonuje, to jeden z najbardziej znanych polskich seksuologów, może już nie dla naszego pokolenia, dla naszego tak, Lech Staropi, który był wielkim propagatorem dopuszczalności pornografii, sam powiedział kiedyś: byłem orędownikiem pornografii, ale nie spodziewałem się takiej destrukcji. Pornografia prowadzi do zdrad, problemów z nawiązaniem relacji, niszczy kobiecą samotę. I powiedział to półtora roku temu. W Polsce pojawił się projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. No i tu można sobie zadać takie pytanie, które w jakimś sensie czy w innej konwencji zadał pan Szymon, to dlaczego nie został uchwalony? Przecież koalicja, która
rządziła do 15 października do 2000 roku, to jest na pewno większość parlamentu. To jest, proszę Państwa, dla mnie taki przykład, kiedy przypomina mi się to, co uczyła mnie na łacinie pani Anna Mrożek, ciocia Sławomira Mrożka, świetnej pamięci, verba docet exempla fragum, to znaczy słowa uczą, przykłady pociągają. Czyli jeśli deklaruje się coś, to powinno się konsekwentnie dążyć do realizacji tego celu. I tutaj także chciałbym odnieść się właśnie do kilku tego typu przykładów. Wielka Brytania zakazała pornografii, w tej chwili pracuje nad takim projektem ustawy, który zmusi dostawców internetu, aby uniemożliwiały one dostęp osobom małoletnim za pomocą technologii skutecznej weryfikacji. We Francji od 2020 roku istnieje blokada na wszystkich stronach administracji publicznej dostępu do stron pornograficznych. Taka ciekawa sytuacja jest też w Niemczech, kiedy doszło, tam nie ma, znaczy jest zakaz udostępniania pornografii, natomiast tam toczy się kilka bardzo ważnych procesów i karnych, cywilnych. I w listopadzie 2021 roku sąd administracyjny w Düsseldorfie orzekł, że podmioty udostępniające treści pornograficzne naruszyły prawo, nie wdrażając mechanizmu skutecznej weryfikacji wieku. I w Niemczech w tej chwili toczy się kilka procesów cywilnych przeciwko głównym platformą, między innymi X, Twitterowi i paru innym, które umożliwiają dostęp do treści internetowych, do treści pornograficznych, w związku z tym, że istnieje tego typu regulacja i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, jest oczywiste, że dostępność treści pornograficznych w internecie można przynajmniej ograniczyć, zapewniając prawne gwarancje dostępu do tego dla dorosłych. To jest regulacja w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji. I jeśli chodzi, proszę Państwa, o Stany Zjednoczone, to tam, to w tej chwili już w 16 Stanach uznano pornografię jako istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego. A stan Utah wprowadził ustawę nakazującą domyślne blokowanie dostępu do pornografii na każdym smartfonie sprzedawanym w tym stanie. To jest moim zdaniem bardzo ciekawa regulacja, która prowadziłaby do tego, że kupujemy smartfon, tam jest ta blokada. Oczywiście można ją ściągnąć, dorosła osoba może ją ściągnąć, ale nie wiem, czy tutaj profesor Dostry potwierdził to, że jednak jeżeli istnieją pewne bariery dostępu, to one jednak eliminują po drodze tych, którzy dochodzą. Tak jak ławica ryby, prawda? Jedna siatka, druga siatka, trzecia siatka i jednak tych rybek, które tam dopłyną do tej pornografii, będzie dużo mniej, niż gdyby tego typu regulacji nie było. Także myślę, że warto wrócić do tego projektu, który by tak naprawdę porządkował sytuację. Bo jakby celem nie jest zakażanie dorosłemu człowiekowi korzystanie z treści erotycznych czy pornograficznych, to prawda czyjaś decyzja. Natomiast polskie prawo zakazuje tego w taki sposób, że jest to narzucające. Nie można wyświetlać filmów pornograficznych, prawda, na ekranach w przestrzeni otwartej czy również tego typu plakaty. Natomiast istota polega na tym, żeby zredukować
to ryzyko uzależnienia ze strony młodzieży. Jeszcze ostatnia kwestia, o której chciałem powiedzieć, mianowicie my jako społeczeństwo my nie jesteśmy bezradni, bo tak jest kwestia wpływania na tą legislację, która może być. Jest kwestia egzekwowania i kodeks cywilny w artykule 23 definiuje dobra osobiste, które należą zdrowie, cześć, wizerunek i w konsekwencji każdy, czyje dobro jest zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. To znaczy, może i tak te procesy cywilne, które się toczą, nawet w Niemczech, przeciwko tym dostawcom internetu, właśnie z tego wynikają, że nie było skutecznej blokady, był nieograniczony dostęp, w związku z tym można wystąpić albo o zaniechanie tego naruszenia, czyli obowiązek wprowadzenia tej regulacji, albo na przykład, do czego można byłoby czasami namawiać, powiem społeczne akcje, przypomnę tylko, a Państwo może o tym powiem, chyba 15 lat temu była taka akcja, ponieważ programy telewizyjne, które były drukowane jako dodatek do gazet, zawierały na ostatnich dwóch stronach reklamy stron pornograficznych. I tak naprawdę bojkot obywatelski, chyba zainicjowany przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa, doprowadził do tego, że wydawnictwa zrezygnowały z tego. To znaczy, jednak, jak mówił Sienkiewicz, wirbus unit jest przy boskich auksidach, wiele możemy osiągnąć. I dziękuję bardzo za tą możliwość. Jeszcze jest wiele kwestii, o których chciałbym powiedzieć. Natomiast jeszcze może ostatnia taka refleksja, która mi się nasuwa. Jest coś jak zaklinanie rzeczywistości. Tak? Jeśli ktoś jest zwolennikiem nawet zakazania smartfonów w szkołach albo pornografii, to od razu jest określany jako przeciwnik wolności człowieka. Gdyby teraz dosować pewną analogię, jakby są dyskusje na temat polityki klimatycznej. Ja byłem w Brukseli w zeszłym roku i zadałem takie pytanie o sprzeczność pomiędzy dyrektywą ESG a prawem ochrony konkurencji. To prelegent powiedział mi, to co pan jest przeciwko walce z ociepleniem klimatu. Znaczy jakby od razu jest pewne etykietowanie. Ktoś się nie zgadza, to znaczy on jest niedobry, bo czegoś nie wie. Natomiast myślę, że demitologizacja jest niezwykle ważna. I tutaj odnosząc się do tego, co mówił pan Szymon, znaczy ja mam to wzbudza we mnie taką, jako prawnika wielką, jakby takie pragnienie, żeby to dokładnie sprawdzić, zweryfikować i być może, znaczy ja wychodzę z takiego prawda, założenia, że może nie jest to zła wola, może jest to błąd w tej części i w związku z tym trzeba próbować rozmawiać. Czasami, jak się to zweryfikuje, to wtedy trzeba walczyć. Ale najpierw trzeba rozmawiać, jeśli jest szansa na jakieś porozumienie, no to wtedy rozmawiamy. A jeżeli już okazuje się, że nie ma takiej szansy, no to wtedy stosujemy inne środki i te środki prawne nie istnieją. Bo już dzisiaj w statucie szkolnym przewidują możliwość ograniczenia stosowania smartfona. Żeby był zakaz całkowity, musiałaby być regulacja ustawowa. Ale tutaj też niestety zabrakło trochę konsekwencji, bo projekt był przygotowany, ale jest gotowy, może to nie być. Dziękuję bardzo. W czasie, jeżeli jeszcze mogę skomentować taka podnoszenia się do tematów, które tutaj padły, tematy zakazu smartfonów, prawda? Bo w tym momencie ten temat bardzo modny,
bo dużo krajów chyba się wprowadza to. Nie ma szczególnej wątpliwości chyba co do tego, że w praktyce korzystanie ze smartfonów w szkole po prostu przynosi wymiernie negatywne skutki dla dzieci. Natomiast, tak jak przypominałem, byłem na samym początku swoich badań Jonathana Haga i Jim Twenge, gdzie bardzo jasno, że problemem nie są smartfony w sensie jako narzędzia same w sobie, prawda, tylko sposób ich użytkowania. Mianowicie w przypadku szkoły dokładnie chodzi o to, że jest to ciągłe rozpraszanie bodźcami, czy to z mediów społecznościowych, czy to ze strony jakichś rozrywkowych i tego typu rzeczy. I pytanie brzmi, czy i oczywiście zakaz używania smartfonu jest takim najbardziej bezpośrednim, najbardziej domyślnym, być może najbardziej spektakularnym, wiadomo, politycznie, wyrazem dbania o to, ale mi się osobiście wydaje, że są inne narzędzia tego i też jestem po prostu ciekaw pana opinii na ten temat, bo na przykład jest technicznie dostępne zainstalować w szkole po pierwsze narzędzie zagłuszające sieć komórkową, całkowicie, a po drugie udostępnienie w szkole szybkiego, darmowego Wi-Fi, które przepuszcza transmisję danych we wszystkich stronach edukacyjnych, nieszkodliwych i tak dalej, natomiast nie umożliwia korzystania z Facebooka, Twittera, Instagrama, rzeczy, których po prostu dziecko w szkole nie potrzebuje. I co ważne, wszystkie nowe modele smartfonów przez Wi-Fi mogą też realizować połączenia. Więc nie ma problemu, żeby zadzwonić z takiego telefonu, nawet jeżeli nie ma sieci komórkowej, ale jest na Wi-Fi. I to jest rzecz, która w skali ogólnokrajowej tak naprawdę to był praktycznie no, marginalny koszt, prawda? Bo to nie są jakieś bardzo niesamowicie drogie sprzęty. Natomiast, natomiast to po pierwsze nie jest to zakaz, bo ja się boję, że jeżeli przejdziemy w Polsce do tematu, czy zakazać smartfonów w szkole, to natychmiast będzie to spór polityczny i jedne partie będą stały w obronie wolności dzieci, prawda, do wyrażania samych siebie, a drugie będą stały w obronie ich dobrostanu i coś tamtego. I obawiam się, że to nie skończy się po prostu dobrze. Natomiast to wydaje się to jest rozwiązanie technologicznie jak najbardziej wykonalne, a wydaje się czymś paradoksalnie mniej inwazyjnym po prostu niż tego typu zakaz. Już też mniej głośny, więc ja nie wiem, czy będzie wola polityczna, bo tak jak mówiłem na samym początku, znaleźć wolę polityczną do wdrażania precyzyjnych i wrażliwych narzędzi to jest mała, bo w nas się łatwiej zrobić coś głośnego i spektakularnego, ale jestem ciekaw pana opinii. Czy ponieważ ja codziennie się uczę, to dzisiaj także powiedziałbym, wczoraj webinarze to odpowiedział, ale sądzę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby się takim właśnie modelem pilotażowym. To znaczy tak, zanim będzie całkowity zakaz, bo nie wiadomo czy będzie i kiedy będzie, to można byłoby wprowadzić tego typu rozwiązanie i może sprawdzić, jak to funkcjonuje w praktyce. Czy rzeczywiście, bo jakby jeden, wiecie, to jest tutaj mogę pytanie do profesora Stockiego, bo to jest taki dwuwarstwowy proces uzależnienia. Jedno to jest od treści, które ja uzyskuję przez smartfon w internecie, a drugie to urządzenie samo w sobie. No bo to może być tego typu poziom uzależnienia. Nawet jak nie mam kontaktu internetem, to ja mam tam jakieś gry w sobie, mam czy coś innego. Ja to obserwuję także wśród tego typu uczniów. Mam uczniów, że ileś tych dzieci po prostu no, nie może żyć bez tego urządzenia, ze względu na to, co by się nie działo. I w związku z tym myślę, że warto, bo to można zrobić na zasadzie pewnego eksperymentu, prawda? Wprowadzamy i badamy, jaka jest reakcja. Natomiast myślę, że trzeba budować tutaj porozumienie ponad podziałami. Ja tylko mam nadzieję, że ponieważ jakby ta inicjatywa najnowsza, ona jest zgłoszona przez think tank raczej o proweniencji lewicowej, a poprzednie inicjatywy były ponadpartyjne, typu nie wiem, projekt PL, który reasumował tę ustawę zakaz smartfonów, to znaczy, że myślę, że jest przestrzeń do takiego porozumienia i wtedy można byłoby tego badania zobaczyć, sprawdzić, jak te dzieci reagują, jak one to odbierają, no bo oczywiście będzie pierwsza reakcja negatywna, bo to jakby każdy zakaz początkowo prowadzi do tego typu reakcji, natomiast wymaga czasu. Jeżeli byłoby to zrobione precyzyjnie,
to myślę, że miałoby to sens, bo to jakby, to jest jedno zagadnienie, a drugie, jeżeli chodzi o tę kwestię dotyczącą pornografii, to myślę, że to jest dużo prostsze rozwiązanie. Jest pierwsze, żeby te dwa zjawiska, które moim zdaniem budują to momencie. Po pierwsze, jest decyzja Parlamentu Europejskiego, że będzie regulowana kwestia używania sztucznej inteligencji. Czyli nie jest tak, że nic nie regulujemy, samo się będzie rozwijało, tylko jednak są problemy etyczne, w związku z tym musi być regulacja. A druga sprawa to jest to, że Google przegrał niedawno proces, bo zamknął czyjeś konto, bo z jakichś powodów nie do końca prawda, precyzyjnych. Dlatego też ta walka z tymi gigantami jest możliwa. Natomiast no, zapewne słyszeliście o tym, że w Stanach Zjednoczonych prawda, toczy się debata dotycząca zakazania TikToka w ogóle. No, TikTok właśnie zapowiedział, że będzie się tam odwoływał. Natomiast no, ta ustawa, projekt ustawy o zakazie TikToka w ogóle w Stanach Zjednoczonych ma szansę uchwalenia, a w Polsce to też regulacja została wprowadzona. Ona wprawdzie nie dotyczy chyba tutaj nikogo, bo dotyczy prawda, aktywnych polityków, no, ale no jednak jest to uwrażliwienie na treść potencjalnie toksyczną. No, powiedzmy, że każda informacja na TikToku jest toksyczna, ale jednak zagrożenie jest znaczące. Ja to króciutko, ten fragment był dotyczył mnie. Ja myślę, że problem jest cały czas pomiarowy. To znaczy, że my cały czas nie mamy bardzo szczegółowego pomiaru mierzącego toksyczność i dlatego mamy problemy, żeby wytłumaczyć. Możemy wprowadzić, powiedzmy, no nie wiem, jakaś treść medialna powoduje nam wzrost. Znaczący wzrost, kilka tysięcy w ciągu jednego dnia wzrost samobójstw po informacji medialnej i ci, którzy nadają tę informację, mogą się mówić, no to jest zbieg okoliczności, bo nie mamy mierzenia, nie mamy sposobu mierzenia, że to rzeczywiście wpływa na to, że osoby, które popełniły samobójstwo, trudno zapytać, dlaczego to zrobiły. No więc jest tutaj rzeczywiście bardzo duży problem, natomiast ten projekt w ogóle śmiałem uruchomić z tego powodu, że jakby jest nadzieja na odnalezienie, odkrycie licznika Geigera. Tak, można powiedzieć, tak samo było z promieniowaniem. Wszyscy mówili, że przecież umierają. Wszyscy ludzie w laboratorium Marii umarli na raka. Ona miała sama białaczkę, mąż z problemami kości zginął w wypadku na drodze i tak dalej. Ale wszyscy mówili, nie, nic się nie dzieje. Lubię takie różne anegdotki opowiadać, jak po prostu kule do golfa napromieniowywano, żeby łatwiej w krzakach było znaleźć i tak dalej. No, czekoladki robili Szwajcarzy z napromieniowanym, bo to działa zdrowotnie. No i w pewnym momencie ktoś odkrył licznik Geigera i zaczął precyzyjnie zmierzyć, jaka dawka powoduje jakie schorzenie i jaka ekspozycja powoduje i sprawa się skończyła. Po 20 kilku latach badań nad radioaktywnością sprawa się rozwinęła. W związku z tym liczę, że jak znajdziemy taki sposób mierzenia precyzyjny, sprawę będzie nam łatwiej prowadzić. Nazwijmy go wtedy licznik Stocki. Cześć profesor. Ekranie Stockiego, Bieleckiego, ale oczywiście, bo cały problem jest z matematyzowaniem informacji. Tutaj jest. Ale to mieliśmy pierwsze, polecam, bo akurat jest nagranie na stronie, nawet wykład, pierwszy wykład, który się tutaj odbył, to był matematyka, który nam mówił o teorii matematycznej, teorii informacji i sposobie mierzenia, więc jest nadzieja. Ja tak jeszcze dodam, komentując tutaj w dwóch słowach, to na przykład pasuje za temat fotografii, to tak jak świadek tunelu, to po prostu to, że są w tym momencie technologiczne narzędzia do weryfikacji wieku po prostu osoby, w jakiś tam sposób poufny, prawda? I to jest taka rzecz, która jest bardzo ważna w tym temacie, ponieważ we wszystkich tego typu w cudzysłowie wrażliwych tematach jest ważne, jak to zostanie zaprezentowane po prostu społeczeństwu politycznie, żeby była właśnie wola i praktyczna możliwość zrealizowania tego politycznie. Jeżeli ktoś słyszy zakaz, to połowie społeczeństwa włącza się czerwona lampka, a jeżeli ktoś słyszy cyfrowanie, weryfikację wieku, no to nie jest coś, z czym można się kłócić, tak, że powinno się weryfikować dostęp do takich treści osobiletnych. A inna sprawa jest taka, że z TikTokiem to oczywiście to jest
fantastyczna wiadomość, nadzieje i tak dalej, ale to nie ma żadnego związku oczywiście z toksycznością tej platformy, tylko na poziomie strategicznym jest ona zarządzana przez wrogę Stanów Zjednoczonych, więc po prostu średnio byłoby to bardzo śmieszne. Okej, okay. Dajemy Państwu głos. Już są głosy. Dziękuję bardzo. Mam trzy pytania, bo mi się wydaje, takie trzy wiążące kwestie były NGO-sy, kwestia wolności i kwestia neutralności światopoglądowej, do każdej z nich. Pierwsza, czy to nie jest tak, że mamy do w przypadku pani Martyny Wojciechowskiej, nie mamy do w tym przypadku styczności z takim typowym paradoksem NGO-sów, że one po zwycięstwie teraz są racje bytu. Że jeżeli jakaś fundacja walczy z problemami psychicznymi, jak problemy psychiczne zostaną zwalczone, to członkowie tej fundacji powinni się rozejść, sześć markach, coś takiego, bo nie mają co ze sobą zrobić. Dlatego w ich interesie jest, żeby problem trwał, bo to uzasadnia, daje im rację bytu, uzasadnia ich aktywizm, ich pozycję społeczną, kapitał społeczny, jak pan nazwa, i tak dalej. A więc czy to nie jest taki paradoks, tak jak w przypadku fundacji dbającej o ekologię, no to pewno inną dziedzinę, kiedy odnoszą zwycięstwo na tym polu, to tracą rację bytu i powinny się rozejść, a więc czy jest w ich interesie, nawet być może podświadomym, demonizowanie każdego tematu, którym się zajmują, wyolbrzymianie. Kwestia wolności. Tak może po kolei, co to, żeby zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to ja myślę, że to jest bardzo słuszna uwaga i tylko dodałbym, że w takim temacie nie trzeba nawet zakładać jakiejkolwiek złej woli ludzi, którzy się tym zajmują, tylko po prostu siłą rzeczy, jeżeli mamy system, w którym jesteś nagradzany w jakiś sposób za im bardziej, w tym przypadku chodzi, prawda? Im gorszymi wynikami tego stanu zdrowia się pójdzie do mediów, tym więcej uwagi medialnej się uzyska. Nie trzeba mieć złych intencji, żeby siłą rzeczy po prostu grawitować do podkręcania tego jak najbardziej. Bo za tym idzie wymierna nagroda po prostu. I więc to jest tak bardzo możliwe, że tak właśnie jest. I mówię, tutaj nie trzeba dorabiać złych intencji jakiejś ideologii, tylko po prostu siłą rzeczy działa to w ten sposób. I dlatego tak ważne jest to, ponieważ jeżeli tego typu rzeczami zajmują się właśnie na przykład akademicy, to są ludzie, którzy co do zasady zajmują się opracowywaniem tego, jak działa społeczeństwo, oni mają w ogóle swoje własne punkty prestiżu, swoje własne hierarchie w pismach naukowych itd. itd. Więc oni mają gdzie indziej uruchomione to zainteresowanie, a w momencie, kiedy zajmuje się tym celebryta, to dotyka najbardziej wrażliwej punktu jego tożsamości, bo on jest znany z tego, że jest znany. Więc jeżeli mamy, dostajemy punkty zwrotne do tego, co jest dla niego ekstremalnie, albo dla niego czy dla niej ekstremalnie ważne. Więc siłą rzeczy będą się tego rzeczy działać. Wynik akademii przynajmniej powinien być sceptyczny wobec samego siebie, ale jak nie jest, to przynajmniej jego kolega jest sceptyczny, albo konkurent z sąsiedniej uczelni. Kwestia wolności też chciałem poruszyć. Gdybyśmy rozmawiali nie o toksyczności przestrzeni społecznej, tylko o toksyczności żywności, to myślę, że nie byłoby w ogóle problemem stwierdzenie, że dany pestycyd powoduje raka, więc powinniśmy go zakazać. I to nie wpływa na wolność handlu. To nie jest walka z wolnym rynkiem, że tak używamy tego pestycydu. Ale kiedy się w przestrzeni informatycznej dowiadujemy, że jest coś toksycznego, to domyślnie jest to zapach na wolne słowa, jeżeli chcemy ograniczyć jakąś szkodliwą treść. I wydaje mi się, że to jest problem, że szukamy granicy wolności słowa, że jednak ta wolność słowa musi być w jakimś miejscu ograniczona, żeby w ogóle móc się porozumiewać, żeby przestrzeń informacyjna nie została zanieczyszczona nadmiarem treści szkodliwej, która spowoduje, że w ogóle zagłuszy treść pożyteczną, która ze swojej natury jest dużo bardziej skomplikowana, dużo bardziej złożona, a przez to ma dużo większy problem, żeby się w ogóle przebić. Że kłamstwa, uproszczenia, manipulacje jest propagować dużo łatwiej. To jest ta druga kwestia, o którą chciałem zapytać, czy profesor nie ma tutaj po prostu problemu z granicą wolności słowa. Czy bez wątpienia mamy do czynienia z jakimś problemem, jakby cała istota regulacji prawnych polega na tym, żeby regulować pewne sytuacje sprzeczne i konflikty i dawać możliwość ich rozwiązania, bo przecież cała ewolucja systemu prawnego właśnie do tego zmierza, żeby stworzyć normy abstrakcyjne, którą będzie można w różnych sytuacjach zastosować. I ja pamiętam w
Miesiąc temu byłem na takiej dyskusji panelowej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, profesorem Wiąckiem. Dyskutowaliśmy akurat na temat systemu sądownictwa w Polsce i jeden z dyskutantów podniósł kwestię, że danym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego jest ograniczeniem wolności słowa i to jest chyba absolutna, na co odpowiedział rzecznik, że to nie jest tak, że wolność słowa jest wartością absolutną. Wartością absolutną jest godność człowieka, kiedy zderzamy, prawda? No bo ja mogę kogoś, bo mam na to ochotę, prawda, poniżyć, zwyzywać, zelżyć, bo wyrażam te pewne wolne słowa, są pewne granice. I na tym polega jakby rozwój prawa, że ustanawiamy pewne reguły, a potem to jest kwestia, prawda, orzecznictwa, ludzi, którzy tym się zajmują, sędziów, adwokatów, i tak dalej. Jak znaleźć takie rozwiązanie? To jest ciągle, ten problem jest, prawda, odwieczny i my cały czas szukamy rozwiązania na dzień dzisiejszy. Znaczy, jak ten dylemat, jak tą sprzeczność rozwiązać, tak, żeby nie prowadziło to do niepokojów. Jeśli ludzie będą akceptować te rozwiązania, to prowadzi do pokoju społecznego. Dlatego jest chyba taka teza, że przecież jak u Pawlaka, prawda, i Kalkula, że jeden sprawiedliwość sprawiedliwością, sąd sądem, ale bracia musi być po mojej stronie. Nie jest tak, że jak ktoś przegrywa, to zawsze ma poczucie krzywdy. Tylko jeżeli otoczenie, uzasadnienie jest takie, że jest tak, to jest inny poziom akceptacji. Gdzie to jest budować takie normy, które same w sobie już są akceptowane, a potem to jest kwestia pewnego jednego konsensusu społecznego, dlatego kwestia powolności. No, a propos pestycydów, no to wczoraj były protesty rolnicze, prawda? I w związku z tym to pokazuje, że tu jakby nie ma prostych rozwiązań. Tak? I w związku z tym dlatego też trzeba szukać rozwiązań. Nie tyle prostych, co adekwatnych. Ja tak dodam jeszcze do siebie, że wydaje mi się, iż kontrowersyjność tych tematów jest w dużej mierze zależna od klimatu medialnego i od tego, jak pewne środowiska próbują zacząć je do aktywizmu politycznego. Ponieważ jeżeli byłaby jakaś zgoda w tego typu kwestiach ponadpolityczna, to nie byłaby sporna kwestia nagle kontrowersyjna. Druga sprawa, że okrzyki, że to ogranicza wolność słowa. Ja nie zauważyłem w naszym kraju jakiejś bardzo, bardzo szczególnej publicznego przywiązania do wartości, jaką jest wolność słowa w porównaniu choćby do krajów anglosaskich. Natomiast na każdym, o której się mówi, jakby nie zauważyłem, żeby ludzie chcieli ubierać za wolność słowa w Polsce, niestety być może, ale nie jestem przekonany, czy to jest ta rzecz, która ludzi buzuje w tego typu kwestiach, czy raczej ludzi buzuje to, że jest to nakreślane medialnie jako zamach tych złych, co chcą zniszczyć Polskę, na plan tych dobrych, co chcą dla Polski uratować. I wydaje mi się, w ogóle to, nie wiem, w przypadku pornografii, tak, nie jestem pewien, czy kategoria wolności słowa w ogóle tutaj się aplikuje, chyba bardziej forma niż treść, tak naprawdę, jeszcze na treść przekazania tego typu informacji. Natomiast wydaje mi się, że clue jest tutaj właśnie to, jak jest o tym rozmawiany i że każdy tego typu temat jest upolityczniany, bo to są osobne po prostu punkty poparcia do zbicia w naszym systemie. No można by powiedzieć, że dobrze byłoby się odwoływać do jakiegoś zdrowego rozsądku i wiedzieć powiązania konfliktów wśród polityków i mediów, ale też trochę nie ma na to, mam pewnie liczyć na to. No bo słowo cenzura jest używane jak pałka w sporach politycznych, nie? W tym wypadku na przykład, kiedy mówię o granicy wolności słowa, to ewentualny oponent właśnie mógłby powiedzieć, że no to w takim razie proponuje cenzurę. I tu a propos pornografii, wydaje mi się, że to dość oczywiste, że pornografia i w przypadku kogoś, kto się pierwszy raz z nią styka i kogoś, kto do pornografii nawraca, to nie jest od razu najbardziej jakieś drastyczne tortury, tylko zaczyna się od skąpo ubranych gazpotów. Myślę, że tu jednak zahaczamy mimo wszystko o kwestię cenzury, bo to, że mamy właśnie tę świętą neutralność światu poglądową i nie można powiedzieć, że coś jest tak po prostu nieprzyzwoite, bo jest i bez powodu, bez większego uzasadnienia jest nieprzyzwoite i powinno być z tego powodu zakazane. Ponieważ nie możemy tak powiedzieć, no to już cała reszta jest tak jakby bezpośrednią konsekwencją tego nieposłuchizmu na samym początku drogi. Tak, w ogóle dodam, że konstrukt neutralności światu poglądowej jest w ogóle
określonych, to znaczy, że ja bym trochę się odpowiadała, o czym ludzie nie lubią pamiętać, że nawet neutralność światopoglądowa bardzo często lubi się powoływać na wartości takie jak to poszanowanie wszystkich ludzi, tolerancja i tak dalej. To są piękne wartości, ale to są jednak właśnie wartości, które przecież nie są uniwersalne dla wszystkich kultur i światopoglądów w świecie, ale właśnie wyrastają z konkretnej tradycji, konkretnego światopoglądu i one nie są po prostu neutralne, nie wiem, one są dobre, nie wiem, warte respektowania i egzekwowania, ale one nie są właśnie neutralne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że to jest też kwestia tego, jak to jest właśnie przedstawiane społecznie, ponieważ w tym momencie wszyscy są już przyzwyczajeni choćby do tego, że na alkoholu jest informacja, że to jest szkodliwa substancja, tak? To nie znaczy, że nie można, że należy zakazywać ludziom. Mamy tak usystematyzowane społeczeństwo, że co do zasady dopuszczamy ludziom, aby szkodzili sobie, bo zakładamy, że nie będą sobie szkodzić za bardzo. Nie znaczy, mamy rację, ale tak jest założenie generalnie. Ale oswoiliśmy się zwyczajnie z tym, że na szkodliwych substancjach jest informacja o szkodliwości. Więc to jest też taka pierwsza rzecz być może, dlaczego nie powinniśmy egzekwować informowania o szkodliwości treści na szkodliwych treściach, tak? No jeżeli ktoś chce, no to mamy wolny kraj mniej więcej, tak? Ale próby ukrywania ich szkodliwości, czy próby medialne jakiegoś fetyszyzowania rzeczy, które są obiektywnie szkodliwe, bo nauka to pokazuje, no tutaj jest problem właśnie. Tylko jedna uwaga, mianowicie w tej chwili już jest ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy w niektórych miastach i z tego, co na tym kongresie, zresztą też byłem razem z panem Szymonem, to wiele miast zastanawia się, żeby to wprowadzić. To znaczy ograniczenie zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. To widzimy. Z uwagi na to, że kwestia wypadków i tak dalej, także zawsze jest konflikt pewnych wartości, natomiast myślę, że ta neutralność jest w tym sensie takim mitem, bo jednak gdyby prześledzić te ustawodawstwa, to mamy kraje bardzo różne pod względem światopoglądowym, a jednak ta regulacja jest. No i to jest jednak dorobek myśli prawnej, że nie jest tak jak w kodeksu Hammurabiego, prawda? Jeżeli ktoś by budował dom i się zawalił, no to należy zabić budowniczym. Bardzo prosta była ta filozofia, ale jednak chyba jej nie chcę. Nie, ktoś tutaj chciał już. Dzień dobry, bardzo pytanie. Chodzi mi o to właśnie, że chcemy właśnie jakby, ja jako rodzic właśnie, mam ochotę zakazać w ogóle w szkole, w ogóle też użytkowania telefonu, ale patrzę na tą młodzież, która teraz jest właśnie, to oni czują się jakby, że to jest ograniczenie właśnie ich wolności i czy na przykład jakby jakakolwiek partia chciała w ogóle zakazać, to oni się boją praktycznie o swoich wyborców. Więc tutaj moim zdaniem ani jedna, ani druga strona, że tak bym nie będzie tego chciała, bo z jednej strony internet też pozwala właśnie na jakby manipulację właśnie, gdzie mogą tak naprawdę swoje treści dawać bardziej, a konkurencję blokować. I chciałem dowiedzieć się właśnie, co Państwo mogą na to właśnie. W temacie bycia rodzicem i zakazu treści czy urządzeń potencjalnych dla dzieci i hasło, że to jest ograniczanie wolności dzieci, to jest prawda. To jest ograniczanie wolności dzieci. I ja wiem, że to jest niepopularna dzisiaj opinia, zwłaszcza, że bardzo, bardzo dużo ludzi w przestrzeni publicznej, w programach kierowanych do dzieci, sugeruje, że tak, dzieci muszą być wolne. Ja nie bardzo wiem, jak mogą tak twierdzić ludzie, którzy mają dzieci na przykład. Jeżeli ktoś ma własne dzieci, to podejrzewam, że wiem, na pewnym etapie wolność, brak zakazów, tak, brak ograniczania wolności dziecka skończy się jego śmiercią. Bo dziecko ma pomysły, które doprowadzą do jego, mój brat ma takie pomysły, które wsadzają różne rzeczy do kontaktu. I ograniczano jego wolność, bo nie pozwalano mu swobodnie realizować tej swojej pasji, wsadzania rzeczy do kontaktu. I tak, to było ograniczanie wolności. I nie ma co. Bo problem leży taki, że mamy w tym momencie cywilizacyjną jakąś blokadę, że jak słyszymy o ograniczeniu wolności, to się włącza ludziom, bo nie wolno. Ale jak to nie wolno? Kiedy mówimy o dzieciach, zwłaszcza kilku latach, w tym momencie pierwsze smartfony dzieci dostają przed 10 rokiem życia, tak? 7, 8, 9 rok bardzo często.
To nie są narzędzia dla nich zaprojektowane. To nie są narzędzia, z których one potrafią odpowiedzialnie korzystać. To nie znaczy, że dziecko nie może mieć telefonu, bo może dostać telefon, który może dzwonić, pisać SMS-y, prawda, żeby się kontaktowało z rówieśnikami, bo nie to jest problemem. Problemem są inne rzeczy. Natomiast problem jako rodzic jest taki, że obawiam się, że dopóki jakieś rozwiązania systemowe nie zostaną wprowadzone, to nie ma opcji niż po prostu egzekwowanie tego we własnym zakresie. I co bardzo ważne jest, nie wiem, czy to jest trudne, ale dobrze jest znaleźć ludzi w swoim otoczeniu, którzy rozumieją ten problem i grupowo umówić się na egzekwowanie tego u swoich własnych dzieci. Moje dzieci nie dostaną smartfona, dopóki nie będą nastolatkami. Nie ma opcji, choćby były jedynymi dziećmi w klasie, które tego smartfona nie będą miały. Ale ja to może powiedzieć, jeszcze nie są w szkole, ale ja będę dokładał wszelkich starań, żeby to nie było jedyne dziecko w szkole, które nie ma smartfona. Jak 3/4 klasy będzie miało smartfona, to trudno, ale dobrze, żeby chociaż 1/4 tej klasy smartfona nie miała, żeby dziecko nie miało poczucia, że jest jedyne wykluczone, że ono nie ma dostępu do czegoś powszechnego i tak dalej. I jeżeli ogół społeczeństwa nie będzie chciał zaakceptować tego, że to jest szkodliwe dla dzieci, to przykro mi, my jesteśmy w pierwszej kolejności odpowiedzialni za własne dzieci i zniechęcałbym uleganiu presji społecznej pod tym względem, że no przecież wszyscy to mają, tak? No kiedyś się maki dzieciom dawało, prawda, żeby były spokojne. Inne rzeczy się zażywało samemu wtedy zresztą też, tak? Natomiast ważnym jest, żeby zrozumieć, że perspektywa dziecka, ja jestem jedyny, który tego nie ma, też jest ważna, nie? Więc tylko że odpowiedzią na to, no to już dobra masz, to jest zła odpowiedź. Lepszą odpowiedzią jest próba zaangażowania do tego innych ludzi, którzy też widzą ten problem i wydaje mi się, że da się to. Nie jestem takim pesymistą co do działalności tutaj polityków, ponieważ w wielu krajach już się udało. I to jakby były regulacje przyjmowane nie na zasadzie wielkiej walki politycznej, tylko jak pewnego konsensusu politycznego. Najlepszym czasem jest oczywiście czas po wyborach, a nie przed wyborach. 100 dni już minęło wczoraj, ale to dajmy jeszcze drugie 100 dni. Na sensowne regulacje, taka mogła być sensowna, bo na pewno, gdyby tego typu zakaz był, pan miałby dużo lepszą sytuację w negocjacjach z własnymi dziećmi, jeżeli będzie tego typu zakaz. To jest właśnie ta edukacyjna funkcja prawa. Natomiast ja powiem z własnego doświadczenia, kiedy na studium wojskowym koledzy postanowili, no trzeba, prawda, złożyć się na wódkę dla tych naszych wykładowców, ponieważ no, to będzie łatwiej na egzaminie, powiedziałem, ja nie tylko, że nie zapłacę i nie dołączę się do tego, to jeszcze to publicznie ogłoszę. W związku z tym łapówkę nie dostałem. Znaczy, jak ja jechałem na studencki obóz naukowy, nie piję. Pierwszego dnia byłem jedyny, drugiego był jeszcze trzech, a na koniec połowę już nie piła, bo piła dlatego inni pili. W związku z tym to jest oczywiście być może łatwiejszy wypadku człowieka dorosłego. Natomiast prawo ma funkcję edukacyjną, a to przecież nie jest kwestia, moim zdaniem, politycznie kontrowersyjna, jak chronić nasze dzieci i czy chronić nasze dzieci. Podam inny przykład, który też pokazuje pewnego rodzaju paradoks, że prezydenci ci politycy, którzy oficjalnie deklarowali się właśnie jako niewierzący, posłali dzieci do szkół katolickich, czy prawda, czy ewangelickich, ponieważ były, czy judy, czy żydowskie, prawda, ponieważ są dobre. W związku z tym myślę, że gdyby było mniej hipokryzji, to jest szansa, to wtedy jest szansa i ja sądzę, że tego typu presję trzeba budować i zwłaszcza jeśli któryś z polityków doświadcza jakiejś trudnej sytuacji we własnej rodzinie, to naprawdę wiele otwiera oczy. No nie chcę ci o tym mówić publicznie, ale znam takie sytuacje, kiedy właśnie czasem tragedia osobista albo trudna sytuacja spowodowała, że ktoś zobaczył problem, prawda? Na przykład uzależnienie od problemu. Jak jeszcze dodam na szybko, że to jest taki w ogóle szerszy komentarz do ogólnie stanu społeczeństwa obecnie. Ja nie jestem aż takim optymistą, jeżeli chodzi właśnie o toksyczne treści, toksyczne wzorce, toksyczne postawy, to autodestrukcyjne i antyspołeczne postawy po prostu
jak od tego, jak bardzo powszechne są dziś wśród ludzi, wśród ludzi młodych, ale nie tylko ludzi młodych, bo to jest tak, że mamy młodzież ludzi młodych, ale wydaje mi się, że strona, w jaką to wszystko zmierza, mówię to z perspektywy osoby posiadającej dzieci, tak? Maluje się w taki sposób, że tym dzieciom trzeba będzie jednak wytłumaczyć, że ty nie masz być taki, jak wszyscy ludzie wokół. To może nawet jest trochę atrakcyjna perspektywa dla dziecka, ale jeżeli zakładamy, że my widzimy te problemy, których większość ludzi nie widzi albo nie chce widzieć, to nie ma opcji innej niż wychowanie dziecka ze świadomością, również na poziomie dziecięcym, że to, co jest powszechnie, publicznie akceptowalne, nie musi być dla ciebie dobre. I nie musisz być taki jak wszyscy inni, ma być najlepszą wersją siebie, a nie taką, żeby się wpasować. Znaczy, tak powiem jeszcze tak po swoim doświadczeniu, po znajomych właśnie. Mam na przykład dużo znajomych, którzy, że tak powiem, zostawiają na przykład internet, dziecko i nie interesuje. Ja akurat ograniczam tego praktycznie do zera. Z tym, że właśnie to buduje właśnie tak coś takiego, że uzależnione dziecko bierze internet i to, co jest w internecie, uważa, że to jest prawdziwe. Nie widzi świata realnego właśnie. Na moim podwórku, znaczy na podwórku pod moim blokiem, 8-letni chłopcy bawią się w Squid Game, znaczy bawili się w zeszłym roku, żeby to było popularne, a 11-letnie dziewczynki ćwiczą taniec na różach na placu dla zabawy. I no, same tego nie wymyśliły, prawda? Więc i to nie jest jakieś, nie wiem, niesamowicie biedne osiedle z Papanowiem w jasności, raczej w drugą stronę bym powiedział. I no, takie rzeczy są już w niektórych krajach po prostu tym, do czego dzieci się przyzwyczajają. Pytanie to nie, czy to tego chcemy dla naszych dzieci. Nawet gdyby wszyscy inni tego chcieli dla swoich dzieci. To było jakieś pytanie, jak chyba stawi było tak już. To jak zatem, jeśli jest się szara jednostka, może takie ujmę, to jak zatem walczyć o coś dobrego lub z czymś, co jest złe? Jeśli się nie jest osobą społeczną, czy tak jak pan prowadzący prawnikiem. Jak w takiej sytuacji walczyć? Jedynym sposobem walki, jaki ja widzę aktualnie, jest oświadamianie innych ludzi, ewentualnie samemu jakoś nie przyzwalamy w to, ale jest jakiś inny sposób. Znaczy, ja się odwołam do też osobistego doświadczenia, to już łączyłem tutaj z profesorem Ryszardem, mianowicie, kiedy pomagaliśmy w zakładaniu szkoły podstawowej, do której chodziły nasze dzieci, to jest córka i mój syn, to wtedy funkcjonowała Rada Rodziców i myśmy zorganizowali, zamieścili szkołę dla rodziców. Znaczy, po prostu, jeśli pan jest sam, oczywiście jest trudny, ale interes jest wspólny i myślę, że wiele osób poważnie myśli o problemach swoich dzieci, chciałby im pomóc. A to są takie proste narzędzia i to było 30 lat temu, czy 27-28. To jest taka szkoła dla rodziców, to jest kwestia, to cośmy robili, prawda? Spotkania przez 2 miesiące i żeby się zastanowić, jest ktoś, kto to prowadzi, jak reagować, jak przekonywać dzieci, co zrobić, jak się buntują. Znaczy, jeśli jest ta, to jest, jak ja to nazywam, to jest budowanie środowiska wychowawczego. Może być tam 2 osoby, 3, ale wtedy to jest jakby jedna kwestia oddziaływania, a druga to jest kwestia formalna. Znaczy, nawet jeśli pan będzie sam i złoży wniosek, na przykład, żeby Rada Pedagogiczna zastanowiła się nad kwestią wprowadzenia zakazu, to ona będzie się musiała tym zająć. To by była dyskusja. Znaczy, często nie korzystamy z tych instrumentów i ja jeszcze nie byłem prawnikiem, miałem 15 lat, ja uznałem, że zostałem skrzywdzony przez nauczyciela, który dał mi złą ocenę, to napisałem, to jest to egzamin komisyjny. Pierwszy raz w historii tej szkoły się robił egzamin komisyjny. Akurat zdałem go za trochę lepszą ocenę, ale przyzwyczajmy, co się dzieje. No, to są możliwości. Dzisiaj statut szkoły, nawet ten zmiany ustawy, może wprowadzić pewne ograniczenia. Jak parę osób na to zainicjuje, to być może to spowoduje pewną refleksję. Dlatego myślę, że w tym sensie jest pan sam i nie jest pan sam. Bo
każdy rodzic, nie wiem, w klasie pana dzieci jest tym potencjalnym sojusznikiem, jestem przekonany, że znajdzie się ktoś, kto też jest tym zaniepokojony. No bo to uzależnienie od smartfonu, od internetu prowadzi do degradacji osobowości i w związku z tym ogranicza możliwości rozwoju. To opowiadał mi, jak taksówkarz kilka dni temu jechał z matką, z dzieckiem, prawda? I ten chłopak używał smartfona i było mu niedobrze. To jest zjawisko, że tego fizjologiczne, jeśli też w czasie jazdy ogląda, to wywołał reakcję fizjologiczną, żeby zrobił mu się słabo. To nie może pani mu zabrać tego. Nie, bo on się na tym nie zgadza. I wtedy nie miałem spokoju. Tak? To jest kwestia komfortu. Czyli mój komfort się liczy. Tak jak tutaj pan podał ten przykład, że zostawiałem się w internet, to jest prawda, najlepsza wychowawczyni, prawda, babysitter. Tylko to jest tak naprawdę za tym urządzeniem jest szatan. To trzeba świadomość, to jest niezwykle niebezpieczne i groźne. W związku z tym myślę, że trzeba rozmawiać i być może odwołać się do tego typu badań, prawda? To nie wymyśliło paru prawda, radykałów, ale UNESCO, który generalnie jest, powiedzmy sobie szczerze, raczej lewicową agencją ONZ, jak i całą ONZ. To znaczy, że nawet skoro ludzie, którzy mają zupełnie inne podejście polityczne, widzą problem, to czy to jest pewna, pewna obiektywność, czy to samo proponował odwołać się do tych argumentów, które są. To, czy Niemcy, Norwegia, Szwecja, Francja są kraje demokratyczne, rozwalczają wolność? Nie. To po prostu jest rozwój cywilizacyjny, dostrzeżenie, że jest problem i trzeba coś z tym zrobić. I podejmują, i wyniki są. Ja tak w dwóch słowach jeszcze tylko dodam, że my bardzo często jak patrzymy na ludzi w internecie, nie, którzy mają tysiące, miliony zasięgów, to czasem może nam się wydawać, no to w porównaniu do nich to ja jestem szarym obywatelem, ja nie mam zasięgów. A pan się mówi, jak widzicie, całkiem normalny, to też mam mówić na zasięgu. Staram się, to całkiem normalny, wychodzi na mnie. Ale chodzi mi o to, że to jest taki błąd przeskalowania, który wynika z tych naszych czasów, bo widzimy tych ludzi o tym ogromnym zasięgu. Ale jeżeli ja mam w swoim życiu dostęp do przekonania jednej osoby, dwóch, pięciu, to jeżeli jest mały zasięg, jeżeli jesteś w stanie pozytywnie wpłynąć na życie pięciu ludzi w swoim otoczeniu, to jest ogromna zmiana, jeżeli ci się to udało. Znaczy nie porównujmy się do ludzi, których narzędzia po prostu cyfrowe przeskalowały zasięgi do poziomów, których oni sami już nie ogarniają, prawda? Bardzo często nie ogarniają własnej odpowiedzialności płynącej z tego typu zasięgów. Tylko zauważmy, że my też mamy zasięg w swoim własnym otoczeniu. Najpierw jesteśmy odpowiedzialni za siebie, a potem jesteśmy odpowiedzialni za ludzi w swoim otoczeniu. To jest taka niewygodna prawda, że swoim przykładem jesteś również odpowiedzialny za to, co się dzieje wokół ciebie, a nie wyłącznie za to, co sam robisz. Do pewnego stopnia oczywiście, tak? Ale ja mi się wydaje, że ludzie chronicznie nie doszacowują swoich możliwości osobistych, które mogą zdziałać w swoim własnym życiu, bo porównują to, aby ja nie mam 100 tysięcy followersów, prawda? Ale nie trzeba mieć. Czasem po prostu wystarczy mieć porozmawiać z drugim człowiekiem, żeby w życiu realną zmianę. Ja chciałbym zapytać odnośnie troszkę innej sytuacji, bo też inna była reakcja polskich władz na tę sytuację. Chodzi o pan Rebekt. I tam właśnie się zainteresowały polskie władze. I no, też były błędy, bo tam zamiast Boxer Baxton powiedziano i tak dalej. Ale no jednak reakcja była zupełnie inna niż tutaj. Tutaj pan próbuje to tam właśnie z panią Szymonie, a reakcja jest zerowa praktycznie. No i dlaczego? Właśnie chciałem zapytać, jak jest pan. To jest dość proste. No, panu reagowało bardzo medialnym zjawiskiem i prostym do wytłumaczenia. Internetowy celebryta wykorzystał nastolatkę. Tak? To jest bardzo prosty przekaz. Nie? I, no i umówmy się, no to jest w ogóle zupełnie inna sytuacja, bo tutaj mówimy o kilku poszkodowanych osobach, ale bardzo mocno poszkodowanych. A w sytuacji, której my omawiamy, to mówimy o setkach tysięcy potencjalnie poszkodowanych osobach, ale w zupełnie innej skali, prawda? Bo to jest najmniejszy wypadek, nie
jest to samo. Natomiast tutaj właśnie dochodzimy do tego, jak problemem jest obraz medialny w tej sprawie. Ponieważ co my tu mamy? Narzędzia diagnostyki psychiatrycznej są niedokładne i mają przekłamany zasięg, możliwy zakres stosowania. No to nie jest nagłówek, prawda? To nie jest nagłówek do gazety, taki jak YouTuber wykorzystał nastolatkę. W sensie ten temat wbrew pozorom jest trochę trudny do wytłumaczenia ludziom, na czym dokładnie polega problem. A po drugie, dotyka osoby, która jest jedną z najbardziej lubianych osób w Polsce. No bo Polska jest osobą niesamowicie lubianą, a YouTuberzy, przypomnijmy, są w pięciu najgorzej ocenianych zawodów w Polsce, obok parlamentarzystów, ministrów i księży. Więc generalnie to też ma. Wydaje mi się, że w tym momencie kwestią jest stopień skomplikowania tematu oraz po prostu tej percepcji medialnej. Ale tak jak powiedział, to jest jedna z najbardziej lubianych osób w Polsce i się zastanawiam, no bo będę jak zawsze byłem zapytany w tych ankietach, co ona miała na celu? Czy zbicie jakiegoś kapitału politycznego na przyszłość, jakieś dwa kroki w przód, trzeba myśleć, żeby. No to możliwe, że chciała. Dobrze, ja nie wykluczam tego, dobrze, że podstaw tego całego przedsięwzięcia była chęć pomocy dzieciom, ale wyszło jak wyszło. I w momencie, kiedy w tym momencie nie jest się w stanie przyznać do błędu, tylko zastrasza się ludzi pozwami, którzy grzecznie wskazują te błędy, no to tutaj moja wiara w dobre chęci się kończy. Znaczy ja wierzę, że dobre chęci mogły być na początku, ale trochę ciężko mi jest zaakceptować twierdzenie, że ta osoba nadal chce dobrze. Bo wydaje mi się, że robi już rzeczy, które do tego dalece nie pasują, to jest tylko moja interpretacja oczywiście. A najgorzej, że właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej to legitymizuje i... No ale ministerstwo, tak jak mówiłem, w tym momencie, no oni sobie już porobili świetne zdjęcia z tymi ludźmi. Jeżeli teraz, oni teraz by woleli, żeby to nigdy nie wybuchło w mediach, no bo to jest inna rękę, prawda? A jak wybuchnie, no to będą się tłumaczyć. Wtedy powiedzą, że to czarnka. Ale zobaczymy, jak to. Bo ten temat cały czas gdzieś tam żyje. Wiem, że w niektórych mediach są właśnie pisane artykuły na ten temat. I możliwe, że ten temat jeszcze się do mediów ogólnopolskich przebije, ale zobaczymy to tak naprawdę. Wiem też z własnego próbowania poruszania tych tematów, znaczy to jest moje wrażenie, tak? Ale odniosłem wrażenie, że niektórzy trochę się boją tego tematu poruszać, zwłaszcza, że te groźby posłów i pozew wobec Rzecznika Praw Dziecka już poszły w tym temacie. Więc jest to temat dla dużych redakcji wrażliwy, tak? Dla małych redakcji internetowych mniej, bo nie mamy po prostu tej prośby. Ale też rozumiem, że to nie jest takie proste do poruszenia. Jeszcze tylko ostatnie moje pytanie, bo pan powiedział na samym początku, że właśnie urządzenia elektroniczne same w sobie są dobre, że właśnie tylko one mogą być źle użyte. Tak parafrazując, bo nie pamiętam dokładnie, jak słowa padły. A właśnie Facebook, Twitter i inne tego typu aplikacje one są produkowane w ten sposób, żeby jak największą naszą uwagę przyciągnąć i żeby jak najwięcej czasu poświęcić i jak najwięcej też naszej uwagi. No. To prawda i myślę, że tego typu rzeczy powinny być, nie wiem, czy oznaczane, ale rozpoznane jako, że one działają jak używki de facto. Tak, ale kawa też jest używką. I to nie znaczy, że nie można pić kawy odpowiedzialnie, prawda? To znaczy, ja mówię o narzędziach takich jak smartfon, tak? O samym narzędziu smartfona i sama idea mediów społecznościowych jest bardzo piękna, tak? I one naprawdę spełniają tę rolę łączenia, socjalizowania ludzi po wielkich odległościach. To jest w ogóle niesamowicie piękną rzeczą na przykład jest to, że media społecznościowe w ogóle pozwalają ludziom o bardzo niszowych zainteresowaniach czy tożsamościach znajdywać się nawzajem, kiedy nie ma takiej możliwości znalezienia tej osoby w swoim bezpośrednim otoczeniu. Więc w działaniu, tak ogólnym działaniu tych platform można znaleźć dobre elementy, tylko problem polega na tym właśnie, o tym, co tutaj zostało wspomniane, że twórcy tych platform w ostatnich latach, 10 może, jawnie idą w stronę maszynek do wyzwalających po prostu dopaminę w odpowiedni sposób u użytkownika i nieegzekwowane są choćby ograniczenia wiekowe, które w ogóle być może powinny zostać podniesione. Więc nie, ja nie jestem zademonizowaniem całego tego narzędzia, ponieważ z niego można wyciągnąć dobre rzeczy, tylko trzeba umieć to po prostu robić. A dzieci, a po dzieciach raczej nie można się tego zgodzić.
że te wyniki, taka jedna osoba się tutaj nazywa w kontekście tego, że to jest bardziej skomplikowane. Myślę, że to jest jedno z największych wyzwań, że poszukujemy jasnych, prostych, czarno-białych odpowiedzi, a świat jest bardziej skomplikowany i to wymaga pewnego po prostu wysiłku. Ja pamiętam, że kilka miesięcy temu jechałem w Warszawie, bo jeżdżę często na Warszawę, Kraków, tam zagadnął mnie taki chłopak co do jakiejś kwestii politycznej. Ja mówię, no, trzeba jej pewne rzeczy przyczyć. Ale mi się nie chce, no niestety na to nie mam odpowiedzi, ale tutaj, żebym nie zapomniał, to chciałbym jakby zarekomendować dwie pozycje książkowe. Jedną Ryszarda Stockiego, Nieobliczalny eksperyment, jak mądrze żyć w XX wieku. Tutaj między innymi, w XXI wieku, przepraszam, bo się sięgam, dużo bardziej żyję w czasach młodości. Takie dwa rozdziały, jak rozwijać siebie i swoje dzieci, nie mając pewnego zaufania do instytucji edukacyjnych, czy też skąd czerpać wiedzę o świecie, jeśli nie wiemy, które media i kiedy kłamią. Także to polecam. A druga książka, którą chciałbym polecić, to jest profesora Andrzeja Zybertowicza, Cyberkontra, Real Cywilizacja w Technopłatce, rozmowa Piekutowskiego z nim. Także to są i wiele innych jeszcze rzeczy, bo bym polecić po mojej uważności konsumenckiej. To tylko w wielkich sytuacjach mogę polecić. Natomiast myślę, że to jest też nasze zadanie jako rodziców, czy w moim przypadku, prawda, dziadka, pomóc dzieciom w rozumieniu świata. Ale żeby świat rozumieć, móc przetłumaczyć, to musimy sami ten czas poświęcić. Bo te pytania, które zadają dzieci, one w jakimś sensie są takie same, jakie były kiedyś, dzisiaj wzbogacone różne nowe zjawiska i nowe treści, których kiedyś nie było, ale to jest ten wysiłek, który warto podjąć, ale mogę powiedzieć, że gratuluję, bo wszyscy, którzy tutaj przyszli, to już pierwszy krok zrobili. I z tego się po prostu bardzo cieszę. Ja czyli ograniczenie po prostu odpowiedzi do badacza po prostu prawie nigdy albo prawie zawsze, bez tej możliwości, że nigdy coś takiego nie występowało. To już właśnie w dzisiejszych czasach jest zauważane takie postępujące zjawisko rozmywania właśnie tych granic między zdrowymi adaptacyjnymi zachowaniami, a właśnie takimi, które właśnie nie są po sobie w sposób zachowane. I też zjawisko takiej romantyzacji zaburzeń psychicznych, gdzie właśnie często w serialach, filmach czy grach obsadzanych właśnie są jako główni bohaterzy, którzy byli właśnie złoczyńcy, aktorzy, którzy po prostu spełniają obecne kanon piękna. I tak jakby występuje refrenik, czy troszkę efekt halo wśród młodzieży. I miałam właśnie pytanie odnośnie kwestii etycznych. Czy była może jakaś reakcja ze strony etyków w tej kwestii właśnie, jak były przeprowadzane te badania, w jakich warunkach było właśnie pod nadzorem psychologa, czy właśnie było to przeprowadzone przy informatyki, przy komputerach? Nie spotykałem się z wypowiedziami stricte etyków, spotykałem się z wypowiedziami psychologów i statystyków na temat etyczności badań i były one dokładnie takie, jak tutaj przed nami, zwłaszcza tych państwa, tam są trzy osoby z tego wątpienia socjologii.pl. Natomiast też tak komentując to, co wspomniałeś na początku a propos tego badania, że tam nie zostawiono możliwości całkowicie odcięcia się od tych zjawisk, przypomnij, ja tylko przypomnę, że to jest badanie
skopiowane i przetłumaczone z angielskiego badania z 2008 roku. Znaczy to jest raczej w tym momencie niedbalstwo. Tak? Ja nie podejrzewam, że ktoś specjalnie zaprojektował, żeby dać te najgorsze wyniki. No to właśnie to jest, bierzemy coś, co znaleźliśmy w internecie i nie sprawdzamy, czy to się nadaje w ogóle do stosowania w takim kontekście, w jakim chcemy je stosować. I skutkiem ubocznym tego jest właśnie to, że efektywnie normalizuje się tego typu rzeczy. A to co zostało tutaj ujęte o fetyszyzacji wręcz zaburzeń psychicznych, to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ to mam wrażenie, że to się nie przebiło jeszcze za bardzo do szerokiej przestrzeni publicznej, ale w pewnych kręgach mediów społecznościowych zachodzi obserwowalne, są już analizy na ten temat, naukowe, zachodzi obserwowalne właśnie fetyszyzacja zaburzeń psychicznych do tego stopnia, że ludzie się w opisach swoich kont na niektórych mediach społecznościowych chwalą tym, jakie zaburzenia mają. Oczywiście to jest autodiagnoza, prawda? Nikt z tych ludzi nie chodzi do specjalistów, bo to już mówię. I to jest... Ale mam wrażenie, że to się powoli, może nie kończy, ale słabnie, że moda na to największa była te kilka lat temu, głównie w Stanach Zjednoczonych. I do Polski się to przebiło w sposób ograniczony, ale to jest taka mała obserwacja. Nie wiem, czy chyba w Polsce to ma. To mi się od razu tutaj nasuwa takie skojarzenie, że wszyscy by wyglądali film, prawda, Dziedźwira i tak dalej. Jest tego rodzaju moda. Natomiast ostatnio, w zeszłym tygodniu, oglądałem taki program publicystyczny z udziałem, prawda, bardzo znanego polskiego rapera, który teraz jest przedstawiony jako człowiek, który jest w sferze autyzmu, prawda, co ma służyć w tym przypadku jakby wzbudzeniu jakiejś takiej strony pozytywnej reakcji, empatii, prawda, tak jak się ciągle czyta, łagodzenie widzę prezesa. Natomiast to jest niebezpieczne zjawisko, bo ono w gruncie rzeczy zafałszowuje problemy ludzi naprawdę chorych psychicznie i myślę, że tutaj wymagałoby to interwencji. Znaczy, to do tego przypadku, chyba trzeba będzie się dokładnie przeanalizować, może być tak, że kwestia tak naprawdę niekompetencji. Bo jak ja śledzę przykładowo Polski Protest Ustawodawczy, to większość złych ustaw nie wynika z tego, że był jakiś bardzo niebezpieczny, groźny zamiar. Ktoś chciał coś zrobić. Po prostu nie umie. I tylko, że trzeba umieć się przyznać. To w tym kontekście, prawda, do dzisiaj trwa wielki spór, prawda, czy wybitny polski przywódca robotniczy był, czy nie był agentem, prawda, jak mimo, że był, to może nie był. W wypadku niektórych ludzi wiadomo, że byli, ale jeśli ktoś nie potrafi się przyznać, to tkwi w tym błędzie do końca. I jest takie powiedzenie. Ludzką rzeczą jest upaść, ale szatańską nie podnieść się z upadku. I to jest kluczowa sprawa. Pycha kroczy przed upadkiem. Możemy podawać dziesiątki różnych przykładów z taką nadzieją, że ktoś wyciągnie jednak z tego typu refleksji pewną konkluzję dla samego siebie, bo wiele decyzji, które zostały podjęte błędnych przez polityków, nie zostały naprawione. To trwamy do końca, no bo jakbyśmy się przyznali, no to się okazuje, że popełniliśmy błąd, wydaliśmy niepotrzebne jakieś pieniądze. I to powoduje, że te straty są jeszcze gorsze. W związku z tym, być może trzeba się za panią Martynę, nie wiem, pomodlić o refleksję. W tym przypadku jest ciekawe, natomiast ja mam w sobie taką nadzieję, że no, ktoś jest w stanie się zreflektować wcześniej niż za wiele lat. Są takie przykłady osób, które mówią, tak, popełniłem błąd, ktoś się przyznaje, że był alkoholikiem, różne sytuacje. I to powinno ludzi jakby zachęcać, przełamywać ten strach, bo to jest moim zdaniem kluczowa kwestia, jeśli chodzi o tak zwany dobrostan i bycie szczęśliwym. Jeśli człowiek nie żyje w prawdzie, to go to po prostu zabija i niszczy. Dla samego siebie każdy, kto
nie wiem, żył w kłamstwie, powinien się z tego wyzwolić. Jak mówi Pan Jezus, poznacie prawdę i prawdę was wyzwoli. To jest kluczowa kwestia. Uczciwość wobec samego siebie i jest takie zdanie z Franklina Jerzego Leca, który bardzo lubię w takich sytuacjach przypominać. Sumienie miał czyste. Kropka. Nie używam. No i właśnie to. Żebyśmy my, państwo, politycy używali sumienia, bo wtedy zawsze dojdziemy nie do postprawdy, tylko do prawdy. I tak jeszcze dwóch słowach do tego tematu romantyzowania zadłużenia. Pamiętam, takie bardzo częste zjawisko w współczesnej kulturze, kiedy wychodzi się z potrzeby dobrej zmiany na zasadzie uczłowieczenia, powiedzmy, ludzi cierpiących na tego typu zadłużenia, czy zadbania o to, aby oni się czuli, aby oni byli włączani do społeczeństwa, aby nie kojarzono ich z niesprawiedliwymi stereotypami i tak dalej. Z takiego wyjścia, z takiego punktu przechodzimy od razu do ekstremu, właśnie czyniącymi dane standardy zadłużenia jako atrakcyjne, co jest w ogóle absurdem, prawda? Ale to jest szersze zjawisko, które mam wrażenie się w bardzo wielu płaszczyznach obecnie. Ten test został niewydolnie przetłumaczony i jeżeli rozumiem to, czy to znaczy, że po prostu został on przetłumaczony, czy po prostu skorzystano z polskiej adaptacji tego testu, który był wykorzystany w warunkach polskich przebadanych. Ja to szczegółowo wytłumaczę w materiale na ten temat w swoim kanale i dokładnie rzecz ujmując, test, który Maweza przedstawiła szkołom, to jest test, który znajduje się na stronie internetowej, której nazwy w tym momencie nie pamiętam, a to jest jeszcze... Dalhausen. To jest oryginał tego angielskiego testu, a ja teraz mówię o polskiej wersji tego testu, która jest na stronie, której podobnie, nie pamiętam dokładnie nazwy tej strony, ale jest zaznaczona w tamtym materiale. I Maweza po prostu wzięła tamto tłumaczenie, umieściła u siebie i nie ma nigdzie informacji, kto ten test przetłumaczył, bo ten test jest przetłumaczony, ale nie wiadomo, czy wiadomo, kto tam została podpisana, ale nie mamy żadnej informacji jak, ani kiedy, ani na jakich zasadach i nie ma żadnego śladu certyfikacji tego w żaden sposób i wystarczy porównać wersję polską i wersję angielską, żeby widać było wyraźne błędy w tłumaczeniu, zakrzywiające choćby aplikowalność tego testu. I to jest właśnie kolejny przykład tego, że całe te zalecenia są nieudolne, ponieważ wzięto tę polską wersję. Ja podejrzewam, że nawet nie zerknięto na wersję angielską i stąd są takie kwiaty. Właśnie pan Mecner wspomniał trochę o tym, że widział pan jakiś tam wywiad, to właśnie raport właśnie którego kręgu autyzmu, osoby autyzmem. I właśnie moje pytanie by dotyczyło tego, tak jak się sytuacja, że coraz bardziej jest widoczne obecnie w teledyskach, w różnych piosenek, czyli popu, czy rapu, popu, właśnie taki tendencja do bardzo wielkiego skupiania się na treści wizualnej. Właśnie tutaj też występuje taka tendencja do, czasem to się nazywa darmową pornografią, czyli po prostu do takiego szeregu właśnie eksponowania zbytniego, nadmiernego swojego ciała, ale też właśnie choreografii, która jest taka sensualna, zmysłowa. I właśnie chciałam się zapytać odnośnie takiej strony prawnej, czy wydaje mi się, że to mogło być jednym z czynników ryzyka, który mógłby też powodować zwiększenie prawdopodobieństwa sięgnięcia właśnie do pornografii, czy właśnie kształtowanie tego nierealistycznego wizerunku kobiet, szczególnie na zachodzie, czy właśnie mężczyzn, szczególnie na wschodzie. I czy o strony prawnej miałaby taka możliwość wprowadzenia ograniczeń wiekowych, tak to jak mam wrażenie na przypadku niektórych krajów, że właśnie czasem się da się komunikat, że nie jest dostępny w tym kraju, albo czy tak jakby byłaby w przyszłości konieczność, jeżeli to będzie postępować, jakby wprowadzić.
osoby do produkowania takiej treści, które mogłyby być zagrażające dla dzieci i młodzieży, bo jak wiadomo, ograniczeń wiekowych dla takich teledysków nie ma. Absorbujące treści, które jest za to być. To można być średnie dla dzieci i młodzieży. To znaczy tak, już dzisiaj istnieje taka możliwość, mianowicie przewodniczący Krajowej Rady Audiowizji może nałożyć karę finansową. W każdym przypadku, jeżeli są naruszone pewne normy etyczne, nawet jeśli to nie jest film, tylko telewizja, może to być program publiczny, różne sytuacje, ta możliwość już dzisiaj istnieje. Tak? I być może to jest kwestia tutaj tego, powiedziałbym, podejścia sygnalisty, no to jeżeli jest taka sprawa, no to ja sygnalizuję, piszę na ten temat, do Krajowej Rady Telewizji, o tym teledysku, bo wtedy następuje pierwsza ocena. I to już jest ważne, prawda? Że jest sygnał, jest niepokój i w związku z tym jakby już dzisiaj tego typu regulacja jest możliwa. A druga, to jest to, czym ja podałem, bo będzie ten przykład co do tego bojkotu obywatelskiego, mianowicie kodeks cywilny daje możliwość pozywania kogoś, jeżeli czyjeś działania wywołują negatywne skutki, prawda? No jeżeli tego typu teledysk jest publikowany, on jest publikowany, pokazywany, prawda, bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych, także w takim czasie, że dzieci mają dostęp, no to ja bym zachęcał do tego, żeby po prostu posłać. Ale nie indywidualnej, tylko po prostu grupowej. Znaczy, ja to już parę razy sugerowałem w różnych sytuacjach, że jeżeli uważamy, że ktoś narusza pewne zasady, kłamie w przestrzeni publicznej, przedstawia badania, które w gruncie rzeczy są nierzetelne, takich ludzi trzeba pozywać. Tak jest moje doświadczenie. Nawet jeśli ktoś ma dużą ilość pieniędzy, no to trzeba proporcjonalnie do stanu majątkowego, prawda? Dla jednego będzie to 100 tysięcy, dla drugiego będzie to tylko 10 milionów. To bardzo otrzeźwia. Jak ktoś dostanie taki pozew, powiedzmy na milion, bo w wypadku naruszenia praw osobistych można żądać z jednej strony wpłaty na określony cel społeczny, fundacji, stowarzyszenia, instytucji publicznej i jednocześnie zadośćuczynienie. Wtedy inteligentna taktyka polega na tym, że nie żądam wiele dla siebie, bo jakby nie chodzi o to, żebym ja na tym zarobił, ale żądam bardzo dużego zadośćuczynienia, wpłatę cel społeczny. To naprawdę czego? Znaczy uważam, że już dzisiaj bez jakiejkolwiek regulacji ustawowej tego typu możliwość istnieje i ona jest wykorzystywana. Było parę takich sytuacji, kiedy właśnie przewodniczący Krajowej Rady nałożył karę, to setek tysięcy, czy nawet ponad, na poszczególne stacje telewizyjne. One się odwołują, ale jest proces. Myślę, że niezwykle istotną kwestią jest to znaczenie edukacyjne. Że przynajmniej jest wątpliwe, czy to jest dobre. I samo to powoduje. Oczywiście może dyskutować, że tym samym się nagłasza. Zawsze jest taka druga suma medalu, że jeśli ktoś ciągle protestuje, to się nagłasza. Ale jeśli coś uważamy, że jest złe, no to przeciwko temu protestujemy. To wydaje mi się najzupełniej naturalne. Ja pamiętam, że w latach 80. w PRL-u, kiedy ewidentnie było jasne, że intencją władzy komunistycznej jest rozwijanie narodu, to wtedy walka z alkoholizmem była czynem patriotycznym, gdzie ma inne znaczenie. Ale wtedy to robiliśmy protesty przed sklepami monopolowymi, prawda? Czy jeśli były na przykład wybory do Rady Narodowej, do Sejmu, był nacisk polityczny, ludzie żyli. Co byśmy robili? Ustawialiśmy taki, żeby miał stolik, żeby patrzeć na ludzi, którzy idą. Tylko to, nic więcej. I w Juszczynie, skąd pochodzi moja żona, to był największy rekord bojkotu ostatnich wyborów Socjalistycznej Rady Narodowej. Mianowicie 93% zbojkotowało. Bo przed lokalem wyborczym siedziała grupa ludzi, którzy się zmieniali i obserwowała. Naprawdę tego typu czasem proste mechanizmy pewnej presji społecznej potrafią bardzo wiele zrobić. I ostatni przykład.
W Polsce działalność partii politycznej jest oparta o ustawie, na ustawie o finansach, finansowaniu partii politycznych. Może mieć wiele zastrzeżeń, ale jest regulacja. Przygotował ją jeden poseł, już różnie żyjący Ludwik Dorn. Ale doprowadził do takiej dyskusji, że właściwie no, to co, wy jesteście przeciwko, chcecie, żeby pieniądze były płacone pod stołem i tak dalej. To nawiązuje do tego, czego pan powiedział. Nawet jedna osoba rozpoczynała coś, może, jak mówię poeta, różnić nowe sposób świata, do czego wam bardzo zachęcam. To jest tak szybciutko, bo ja generalnie będę musiał się zabijać już. Czas dość. Właśnie, bo się szybko, że o 20 zamykają budynek. Jak widać, rybo jest też szkoda tego, co pan wcześniej wspominał, do paru błąd, które padły. W taki sposób, że ciężko mi się wyobrazić sobie lekarza, który albo ratownika medycznego, który po uratowaniu komuś życia uważa, że a to tylko jedno życie, to nic wielkiego. I z racji, że panuje być psychologiem i jeden z głównych motywatorów do pomagania ludziom byłoby właśnie taka świadomość, że możemy komuś poprawić życie albo jakość życia, to wydaje mi się, że właśnie takie działanie na jednej osobie i nawet nie naprawienie całego świata, tylko całego świata jednej osoby już jest wielkim czynem. Ja tak w ogóle, o ile dobrze pamiętam, to Służynicy mówił, że uratowanie jednej osoby to jest uratowanie całego świata, bo cały świat się, że tak powiem, mieści w naszej doświadczenie. To nie są błędy, sprawy, jak najbardziej. I takie szybkie pytanie, gdzie by panowie postawili granicę między tą autonomią jednostki a kontrolowaniem prywatnych dzieci w kwestii dostępu do telefonu i internetu? Czy to komputera, to jak pomyślimy o tym, że jak zamkniemy dziecko w pokoju ze słodyczami, nawet jeśli je wychowamy, żeby nie miało słodyczy, to w końcu albo ktoś przyjdzie je na dłoni, albo ciekawość weźmie górę i zacznie jeść. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj to zależy, tak? Nie ma jednego zamiaru odpowiedzi. Trzeba uczyć dzieci korzystać z technologii, bo to nie ma co się dzieci, nawet trzeba umieć nauczyć, jak obsługiwać to urządzenie, prawda? Ale moim zdaniem absolutnie granica powinna być w wykorzystaniu z narzędzi na tych urządzeniach, co do których wiemy, że są już dla dzieci szkodliwe. Dziecko powinno być świadome tego, że te narzędzia istnieją i że są dla niego szkodliwe, prawda? I wiadomo, że to dziecko będzie przekraczać zakazy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest wpisane w ogóle w proces wychowania i absolutnie nieuniknione. Natomiast wydaje się, że w każdym konkretnym przypadku trzeba to po prostu indywidualnie już oceniać. Natomiast trzeba znaleźć właśnie te formy w nauczeniu dziecka i obsługi i poruszania się w świecie cyfrowym, to jest ważne, ale w sposób dla niego bezpieczny. Tak? Puszczamy dziecka, żeby szło na ulicę, tylko trzymam je za rękę, jeżeli jest małe, właśnie po to, żeby później jako starsze mogło już iść samo. Tak samo można za rękę je trzymać, przechodząc nią przez przestrzeń cyfrową, tak? Doświadczyć tego razem z nim, pokazywać mu rzeczy, że tam są ciekawe rzeczy również, prawda? Ale jednocześnie informować, że tam są również rzeczy niebezpieczne. Czy tutaj, tylko mówiąc, doprowadzać to dziecko do granicy razem z nauczaniem? Najlepiej by było. Myślę, że jakby najważniejsze to jest towarzyszenie, prawda? Żeby razem z tym dzieckiem być. W sytuacji, kiedy samo jest gdzieś i ma też niedostęp do tej sytuacji, to będzie go wykorzystać tak, jak to urządzenie pozwoli. To jest jakby jedna kwestia, a druga, bo taka ogólna, kiedyś Greskiej była zapytana, jaka jest najlepsza rada, czy tutaj nie należy jakby pozostawić dzieci samych sobie, żeby decydować, i powiedziała tak, że to tak, jakbyśmy pierwszy raz zaproponowali dziecku mycie zębów, jak będzie miał 18, on zadecyduje, tylko wtedy już nie będzie miał zębów. W związku z tym jednak troszeczkę tam zachęcam. Dziękuję bardzo. Myślę, że pytanie. Ja tylko powiem, że jest taka instrukcja, jak Bogna Białecka, która po naszym gościu w zeszłym miesiącu zrobiła po prostu instruktaż, kurs używania smartfona, polecam. Bardzo dziękuję gościom w takim razie.